Witajcie w napisach końcowych naszym Comics Occasionally, czy jak to nazwać. Tak, dzisiaj pogadamy o amerykańskich komiksach DC Marvela i to w dodatku o w miarę aktualnych. Ostatnio mieliśmy przegląd po tego, co wyszło w Polsce, a teraz pogadamy sobie o tym, co jakiś czas wyszło w Stanach, jakiś czas temu, w miarę wcześniej, serie, które nadrabialiśmy, taki duży miszmasz, trochę Marvela, trochę DC. Więc nie przedłużając, zaczniemy od serii, która mnie osobiście gdzieś tam boli i płaczę nad nią. Strasznie wkurzony na tą serię. I ja jej cały czas dawałem, wiesz, margines taki, że kurczę, będzie lepiej, nie? Że jest w tym jakiś większy plan. Już tego planu nie widzę za cholerę. Nie, no bo mówimy o Amazing Spider-Man i Nicka Spencera. Jest tak, że tej serii od samego początku ciążył ten cały Kindred. Bo na początku, tylko że on pojawiał się trochę jako takie irytujące, ciągnące się jak flaki z olejem coś, ale na dobrą sprawę w większości wątków on gdzieś tam się pojawiał w tle, coś tam popierdzielił, coś tam pogadał i generalnie nie miał większego wpływu na fabułę. Były piękne te nawiązanie do ostatnich łowów Cravena, Hunted, super. On tam na chwilę gdzieś tam w las coś tam miał jakąś swoją, ten wewnętrzny monolog, który non stop pierdoli, ale to nie było takie istotne, nie? Serię się czytało super. Był motyw z tym ganianiem za fragmentami tablicy z Spider-Manem i Boomerangiem. I też generalnie relacja Spider-Mana i Boomeranga była na tyle sympatyczna, to jak ich się rozwijało po drodze, był ten Gog, ten potwór wielki z jego super wzruszającą historią. I dlatego jakby nigdy mnie aż tak nie uwierało to, że ten Kindred tam jest. On był taki dla mnie już od jakiegoś czasu, miałem takie wrażenie, no przeciągnięta po prostu historia strasznie, ale jest tutaj jeszcze dużo serca jakby w tej serii, nie? Ale potem zaczęliśmy dochodzić do historii, które skupiają się na Kindredzie, ale jednocześnie nie, no nic nie wnoszą. Było to straszne, męczące, bułe, jak to się nazywało, Sins coś tam, Unleashed coś tam, gdzie on wziął tego Sin Eatera, wyciągnął. I Sin Eater chodził Wiesz, a ta historia była do pewnego momentu, do połowy była okej, bo to było ciekawe, nie? Że ten Sin Eater chodzi i zabiera, zabija złoczyńców, a oni wracają jako dobrzy ludzie, nie? Tak, oni tak, tam że mają... zabiera im te grzechy, tak jak miało być. Tak, i tak. I to było... się skupiało na Sin Eaterze, było w miarę okej, ale potem przeszliśmy do Kindreda znowu i on znowu coś tam pierdzielił i to było takie, wiadomo, że to krąży wokół tego całego motywu z One More Day, ale to tak na zasadzie takie, że jakby nikt cały czas nie chce tego powiedzieć wprost, bo jest nagle motyw, gdzie Doktor Strange przychodzi do Mephisto i mówi mu, co zrobiłeś dużo Petera Parkera, nie? Ale to wszystko jest takie... Tak, dookoła. To jest tak, po prostu ta szmata jest już tak wyciskana, już nie ma wody, ale dalej jeszcze ktoś próbuje tą wilgoć z nim. Ta historia powinna być naprawdę już kupę czasu temu skończona i powinna być jakoś, wiesz, ona powinna być w ogóle nie rozbita tak, że się pojawia co chwilę Kindred i jakieś rzeczy z nim związane, tylko to powinno być zamknięte w jednej konkretnej historii. Gdyby to się skończyło jeszcze w tych scenes coś tam, ale nie, no, kończy się tym, że nagle oni korzystają, Kingpin i Norman korzystają z mocy Spota, więżą Kindreda i nic się nie wyjaśnia. No. Nic po prostu, kompletnie nic. I masz też te takie... I znowu wracamy do stałego trybu. Spider-Man coś tam robi, a Kindred coś tam pierdoli w tle. Tak, ale wiesz, w ogóle już nie obchodzi ci ten Kindred, już zupełnie. Nie obchodzi mnie, kim on jest, a wiesz, Spencer jeszcze podrzuca te takie skrawki, że to jednak nie Harry. Tak. I mówię, ale ja to mam w dupie, że to nie jest Harry. Nie? Tak, ktokolwiek się okaże, wiesz, to się pewnie okaże jakaś postać z lat 80., której nikt już nie pamięta, która była w komiksie ze Spider-Manem, bo Spencer cały czas to robi. On wie, że się naczytał za dzieciaka tych komiksów i teraz do nich wraca w taki sposób, że wszystkie te motywy, które wtedy były, nie? Jak ta tablica życia, nie? Albo Chance i ta latające kasyno. Tak, Chance, ale wiesz, że to są wszystkie z tego samego okresu historie, nie? Właśnie to wiesz, te powrót Kameleona i te rzeczy z lat 90., że on tam tych rodziców Parkera stworzył, nie? Jak to się za nimi ciągnie. Tak, teraz czyli tylko motyw z jego siostrą, że coś tam... Tak. Z tą siostrą jest akurat fajnie, że to ciągną, ale i tu jest mój problem. Mamy serię, która jest, nie dość, że wychodzi co tydzień, to już nie nadążasz tego czytać. Nie, ona co jeszcze, dwa.
Co dwa tygodnie, dwa razy w miesiącu. Ale do tego dochodzą takie rzeczy, jak teraz jest na przykład Sinister War, więc to dodatkowe zeszyty, które są. Tak, o to mi chodzi, że tego jest za dużo, bo było właśnie, że wychodzą co dwa tygodnie, że jest dwa numery na miesiąc, a do tego masz jeszcze zakończenia historii, które są w oddzielnych giant size'ach, które jak wiesz, jak ktoś czytał po prostu po numerach, to ja straciłem zakończenia dwóch historii, nie? Bo czytałem to ciągiem, nie miałem wszystkie na liście, sobie lecę i nagle nie wiem, co się stało z tą tablicą, nie wiem czemu syn Fiska wrócił. Jakby... Nie straciłem. Nie, czytam następny numer i już wiem, dobra, wrócił syn Fiska. No to nie obchodzi mi, jak wrócił, nie? Dobra, ale w ogóle ten wraca syn Fiska i on na końcu stoi z tą ekipą, tam jakiś Luke Cage, jakiś Wolverine i tak dalej na dachu i syn Fiska wrócił. Dobra, zajmiemy się tym. I koniec, ten wątek jest na razie urwany, bo nie można o tym mówić. Historia z Kamilionem wchodzi, nie? I nagle ja jest motyw, gdzie... Jego siostra gada z Kamilionem i on jej próbuje robić wodę z mózgu. Tak, a to jest taki bajzel i to się tak źle czyta i to jest takie, wiesz, naciąganie na kasę cały czas. Tylko dla mnie absolutnie najgorsze z tego jest właśnie teraz to zakończenie. Bo wiemy, że to już jest zakończenie, za chwilę ta seria się skończy i przejdziemy tam do tych... Co mnie kompletnie nie interesuje, tej roszady scenarzystów Bena Reilly'ego. Jakby jeszcze sam Ben Reilly może bym poczytał to, ale jak widzę, że to ma być każdy rzecz pisany przez kogoś innego, to mnie mało obchodzi na tę chwilę. To jest fajne do antologii jakiejś historii, ale nie do serii, która ma jakoś wprowadzić status quo chwilowy danego bohatera, nie? Tak, i wiesz, co jest najbardziej smutne, że to jest takie właśnie mielenie tych rzeczy, które już były. Są to jakieś fajne motywy, które gdzieś w tym nikną, jak ta przyjeźdź z bumerangiem i to, co się dzieje z tymi Superior Foes, nie? Była całkiem fajny ten motyw z tym Robin Robertsonem, który się umawia z tą Beetle, nie? I jak reagują... Nie, tu jest naprawdę sporo fajnych motywów, tak, ale one są tak przepchane tą watą straszną. Tak, czytasz o tym Robertsonie i jest świetna relacja z Thompsonem, nie? To jest coś, co się fajnie czyta. Tak, jak dwaj goście i co szukają swoich dzieci, nie? Którzy się nienawidzą, którzy mają ze sobą historię i się okazuje, że ich dzieci się ze sobą umawiają i jak oni na to reagują. To jest fajne, ale za chwilę masz tego starego Osborna, który tam płacze nad tym Harrym i gada z nim te banialuki. Ten Harry znowu coś kombinuje w głowie, jest uwięziony, ale ma swoje plany w planach. I Fisk co chwilę tam przychodzi i mówi, nie, teraz ja będę tutaj pracował nad tym. I najgorsze jest właśnie teraz to Sinister War. Wyszło już tego, nie wiem ile zeszytów, 8 czy coś. I ja nigdy nie pamiętam, żebym ostatnim razem czytał jakąkolwiek serię, w której masz wrażenie, że wyrzucasz po prostu, tracisz czas, niepotrzebnie w ogóle się tym zajmujesz. To jest. Nigdy nie pamiętam, żebym czytał serię, w której w jednym zeszycie tak nic nie było. I to tak zeszyt po zeszycie, jak nie wiem, otwieram inne serie, o których będziemy dzisiaj gadać, otwierasz i jeden zeszyt, mam to poczucie, że dostałem tą jedną kawałek konkretnej historii. Jakaś relacja w nim wybrzmiała, jakieś różne rzeczy się dzieją, nie? Na przykład, co doceniam, kiedy zeszyt jest wypakowany, kiedy czytasz i masz wrażenie, że to jest te 20 stron, ale aż dziwisz się, czy to jest jakiś dłuższy zeszyt? Nie, kurde, ale nie, że się nudzisz, tylko jest ci po prostu, dziwisz się, jak wiele jest tam upakowane. Tak, a wiesz, dlatego tyle wychodzi, że nie możesz mieć tego poczucia straty czasu, nie, że coś przeczytałeś i po co ja to przeczytałem, nie, to do niczego nie prowadzi. I dokładnie to mają to... Spider-Man jest odwrotnością tego, o czym mówię, dlatego, że tutaj po prostu otwierasz kolejny zeszyt, on mija w chwilę, ja po prostu otwieram go. Już jestem na końcu i zdaję sobie sprawę, że nic nie się nie wybrzmiało. Każdy, streszczę wam Sinister War do tej pory, a tego minęło już trochę, więc masa przeciwników chce dorwać Spidermana, bo Kindred ich do tego zmusił, włożył im robale do uszu i powiedział, że one zginą i pójdą do piekła, jak nie zabiją Spidermana. I każda możliwa drużyna, która... z którą Spider-Man się bił, czy to są Superior Foes, czy Sinister Six, czy Savage Six, czy cokolwiek innego, czy Taskmaster i Black Hand. Każda ekipa chce dorwać i zabić Spider-Mana i przy okazji walczą między sobą. I każdy zeszyt to jest tak, ktoś kogoś bije, Spider-Man odbiega, Kindred pierdzieli, że są tajemnice, które mają tajemnice, które mają tajemnice, które muszą być rozwiązane, a tam są tajemnice, które wybrzmią z przeszłości i one muszą być rozwiązane. I Spider-Man odbiega i znowu go kolejni złoczyńcy gonią. I to trwa jakieś 8 zeszytów na tym etapie i w żadnym zeszycie tak naprawdę się nic nie dzieje. Miałeś tam dosłownie 2 motywy. Raz, że go bumerang puszcza w pewnym momencie i ma takie wyrzuty sumienia i udaje, że mu Spider-Man uciekł.
I drugi motyw, kiedy Doc Ock ma to takie zawahanie, bo cały czas widzę, że w nim ten superior gdzieś tam wybrzmiewa i nie potrafi być tym starym, grubym Dokiem, bo dalej gdzieś tam go męczy to bycie tym Superior Spider-Manem. Ale to nie jest jakiś wielki wątek. To jest na zasadzie Doc Ock łapie Spider-Mana, chłopaki z Sinister Six mówią, wykończ go, a Spider-Man mówi, nie, Ock, już nie jesteś tą osobą. I Ock taki, dobra, zaraz go zabiję, już zaraz. Po czym wpada ktoś z innej grupy, uderza Doka, Spider-Man się odtacza, biegnie i wracamy do tego miszmaszu i znowu Kindred schodzi z narracją. Te tajemnice będą miały swoje tajemnice. To jest w ogóle takie nasrańsko tych przeciwników, nie? To jest taki chaos dla mnie. Nic się nie dzieje! To mnie najbardziej wkurwia. Tu nie ma żadnych... Mógłbyś przeczytać 8 tych zeszytów i to, co ci się dzieje, wepchnąć w jeden. To nie jest tak, że... Tak, a wiesz, ale to na poziomie konceptualnym to było całkiem okej, bo mamy te kilka zespołów, które są takimi pseudo Sinister Six. Mamy ten Oka zespół, Vulture zespół, mamy ten kobiecy zespół, nie? I to jest całkiem ciekawe, nie? Ale oni nie mają żadnej relacji czy coś takiego. Tak, po prostu dokładnie. Tam biegną się... Ale oni dosłownie w tym komiksie są wrzuceni wszyscy w jedno miejsce nagle. Tak. Jep, napierdalamy się, nie? I tak. Spider-Man musi uciekać, bo będzie rzucał żarcikami, będzie próbował odkryć, co się tutaj wydarzyło, nie? I to jest tak nieintrygujące, nieinteresujące. A w ogóle to jest, wiesz, cały ten problem Spencera, że widać, że on dostał tą robotę po tym, jak Kappa pisał, nie? Że to było złożone, to było fajne. To było, o tym się mówiło, nie? Można lubić tego Kappa, można nie lubić, ale o tym się mówiło, ja go bardzo lubię. I widać, że dostał tą główną serię ze Spider-Manem, tą, która jest ciężka do pisania, który musiał to pisać po slocie, który tam... Slot umiał przez lata odpieprzać po prostu ten komiks z miesiąca na miesiąc, nie? Jakiego by nie miał poziomu, jakby ci nie przeszkadzał, to i tak go czytałeś, bo to było takie, wiesz, coś, jakiś przerywnik, nie? I ja wiem, że jest dużo narzekania na Slota, ale to była rzecz, którą nigdy cię tak nie męczyła, nie? Po prostu czytałeś sobie ten zeszyt, leciałeś dalej, nie? On wiedział, jak tam tego pająka cały czas ogarnąć. Slot miał pewien poziom, powyżej którego nie wchodził. Tak, dokładnie, ale, nie? Że, ale tak ten, wiesz, nie napisał nic na etapie tego, jak Spencer potrafił pisać. Jakby ja nie uważam, że Slot napisał cokolwiek, co było tak dobre jak Hunted na przykład, czy coś takiego. Nie, ale... oczywiście, ale o to mi chodzi, nie? Że widać, że on miał ten początek, ten zachwyt tym, że pisze Spider-Mana, te pierwsze tomy były spoko, nie? Do Hunted, tam chyba 3 czy 4, naprawdę super się czytało, ale widać, że w pewnym momencie stracił zupełnie energię, nie? I teraz jest takie ciągnięcie. Takie męczenie były. Ja już to czytam właśnie tym syndromem sztokholmskim na zasadzie, no już to już niech się skończy już. I wiesz co, to jest najgorsze, że ja wiem, że Slot nie potrafił lepiej, nie? Nie robił tego gorzej, wiesz, ale zawsze... Miał, a wiem, że Spencer potrafi lepiej, że on jest lepszym scenarzystą, że potrafi w te postacie, potrafi w relacje. I kiedy się skupia na nich, na przykład jak widzimy, że sobie tam w mieszkaniu siedzieli właśnie Boomerang, ten młody Robertson i były ich problemy pokazywane, to było super. To było widać, że to zmieniło postaci. Motyw z klubem pomocy dla... partnerów i przyjaciół superbohaterów, do którego Mary Super, Jane poszła. Tak. To było tak fajne. W ogóle to też to dochodzi od Lia Williams, tej jej serii z Mary Jane. A wiesz co, do tego to chciałem odbić, że wszystkie te serie około pająkowe są naprawdę spoko, których nawet się nie spodziewasz. Właśnie Amazing Mary Jane, Black Cat, Jedda McKaya jest bardzo fajna. Przestałem dwa, że to było spoko, ale... Jest spoko. I Silk, ja uwielbiam Silk, którą mi zamknęli po 5 numerach, jak zawsze z serią Silk, ale Silk była najlepszym komiksem pajęczym, nie, w tym momencie. A Spider-Man, no, jest jaki jest. Po prostu, no, więc to się niedługo skończy, ale ja już pamiętam, jak czytam, okej, to są ostatnie, nie, jeszcze ja mam więcej numerów, ja myślę, kurde, to ma jeszcze więcej numerów i to się tak nic nie dzieje. Nam każdy zeszyt i w nim niby coś ma się stać. Teraz okaże się, Kindred mówi, trzeba ci powiedzieć, kim jestem. Tyle. Ale, wiesz, ale kogo by tam nie było, już, to... Już na tym etapie nie on straciło umf, nie? Już nie ma znaczenia, więc no... Ja się nie dziwię, jak tam będzie, wiesz, jakiś wujek Ben czy coś takiego, bo to już by w tym momencie przeszło. Jak już z tym Harrym tyle kombinują, że to Harry, nie Harry... Ja teraz powiem tak. Czekam aż... Albo Gwen jednak. No. Ja na tym etapie czekam, aż ogłoszą nowego scenarzystę konkretnego serii Spider-Mana. No, Ben Reilly mnie kompletnie nie interesuje, absolutnie mnie interesuje. Głównie przez to, że to będzie takie rozbite i w sumie to nikt nie będzie nad tym konkretnie tego pisał, nie? To będzie po prostu, parę historii jak z Benem Reillym. Nie tak wprowadzasz zastępczego bohatera, jakby. Wyobrażasz sobie, że tak miałby być pisany Samuelson jako Kapitan Ameryka przez wielu scenarzystów. To nie działało. To musiało być seria właśnie Nicka Spencera, który miał wtedy pomysł na to. Więc czekam po prostu na nowego scenarzystę i tyle.
To nie. Ja bym chciał, żeby tego Bena Reilly'ego, tak jak zawsze, dali Peterowi Davidowi. Ja bym to czytał i 5 innych osób i by było fajnie. No. Ale skoro jesteśmy przy około pojęczych historiach, no to jest bohater, który wyrósł z ponad już dawno temu spod tego, czyli Venom, którego Donny Cates, jak zaczął rozwijać, to już go chwaliliśmy tyle razy. No ale seria Cates'a dobiegła końca, mieliśmy event King in Black jakiś czas temu. Na tą chwilę jeszcze cały czas nie zaczęła się seria Ewinga, był tylko Free Comic Book Day, który teasował, co tam będzie się działo, ale jakby jeszcze jesteśmy w tym pomiędzy seriami. Natomiast seria z Venomem, co tu dużo gadać, była jedną z najlepszych serii, jakich ostatnio Marvel wypuszczał. Donny Cates zrobił tutaj po prostu cudo. Zresztą najlepsze jest to, że rysownik nazywa się Stegman, dobrze mówię? Tak, Ryan Stegman. Ryan Stegman, którego nigdy nie byłem fanem jakoś. Ale no tak, ja pamiętam, jak on, wiesz, pisał takie jakieś poboczne rzeczy, jak tego Scarlet Spidera czy coś, nie? I nikt na to nie zwracał uwagi. Rysował. I nikt na to nie zwracał uwagi, nie? To było solidne, ale nie robiło aż takiego wrażenia. I nagle w tym Venomie, wiesz, on wchodzi na jakiś kosmiczny poziom. Masz tego Beneta, który rysuje Hulka, też jakby nigdy nie zwracałem uwagi, ale po prostu no, ten body horror, który działa z Hulkiem, konkretnie działa. Ja miałem tak z tym... z Del Mundo, nie? Wy go lubiliście, mi nie pasowało, ale wszedł w torze i nagle mi kliknęło po prostu, nie? Więc czasami tak jest, że jest takie po prostu match made in heaven, nie? Który tak bardzo rysownik i jego styl gdzieś wchodzi, wow. Że i tak jest z Ryanem Stegmanem i Venomem. Ten jego wstęp, kiedy Null się po raz pojawia, ten heavy metalowy vibe tej postaci, która cały czas gdzieś tam wybrzmiewa z tyłu, nie? która jest. I King in Black jest najbardziej klasycznym eventem Marvela w najbardziej klasycznej formie. I szczerze mówiąc, to jest ciekawe, jak kiedyś narzekaliśmy na te eventy Marvela, ale ponieważ jest tak mało eventów Marvela w klasycznej formie, a ostatni jaki był, to było The Empire, który... rzućmy zasłonę milczenia na ten event, to przeczytaj taki jeden solidny event z wielkim zagrożeniem świata wszechświata, gdzie bohaterowie dostają w pierdol, a potem się podnoszą i roznoszą głównego złego. Gdzie przy okazji jest jakieś... Ktoś przechodzi jakąś drogę po drodze, coś tam odkrywa, coś jakąś przemianę i tak dalej. Ja miałem kupę frajdy z czytania tego eventu. I wiem, że sporo ludzi narzeka, że jest taki właśnie sztampowy, ale on ma być sztampowy według mnie z prostego powodu. Jak dla mnie ten King in Black... To jest event, który miał ucementować Eddiego Brocka, Venoma, jako pełnoprawnego superherosa. Już nie antybohatera, bo tam on jest, ma dalej te rozterki, jak Flasha Thompsona spotyka w tych pseudozaświatach. I gdzie dalej jest tym typem, który... O, bo ja nie jestem bohaterem i Flash mu mówi, typie, ty nie jesteś już jakimś tam Little Protector, antybohater. Dokładnie. I ta seria musiała po prostu tak postawić kropkę nad i, że Venom nie jest Little Protector, nie jest tym zabójczym, nie jest antybohaterem, który... Nie, jest takim samym superbohaterem jak Thor, tak, Kapitan Ameryka i inni, jak Spider-Man. Obróć się w tytuł, zobacz te parę lat ostatniej serii, którą pisał Donny Cates i już wiesz, że jesteś superbohaterem, nie? No, on razem... Venom. Oni są... We are Venom. Mhm. Znaczy to już zaczęło się, tak jak mówię, to tak naprawdę zaczęło się dziać w historii z Flashem nie tylko, Thompsonem, nie tylko, nie tylko kiedy sam ten symbiont zaczynał z niego Eddie Brock, ten, tylko też Splinter, czyli jego ten symbiont, tak. Nie? Tak. Venom, tak. Ale on jest, wiesz, tutaj jest super, że właśnie symbiont stał się oddzielną postacią, nie? Która myśli, która czuje. Tak, i właśnie on, kurde, po prostu działa jako normalna... To jest ten event tego starego typu, gdzie... Możesz czytać główny event, nikt nie stracisz. Ale warto tutaj już na dobre, nie? Tutaj się stało oddzielną postacią, Venoma, nie? Jest no bo to jest jednak historia Eddiego Brocka i tak dalej. Ale cała reszta tajinów, super poprowadzone. Chcesz? O, jest możesz tam coś zerknąć, nie wyglądał. Chcesz, nie musisz. To nie jest tak, że nie będziesz czegoś wiedział, czegoś nie zrozumiesz, czy coś w tym rodzaju. No nie, w ogóle.
A wiesz, tak. Ale wiesz co jest super, no, że też Guardians of the Galaxy ma taki tie-in, tak zrobione, że nie wyrywają cię z głównych serii, jeśli czytasz tam jakieś, nie wiem, Avengers na przykład, Quill. To dostajesz poboczną rzecz właśnie z tym atakiem Nula. Ale to jest część dokładnie tej historii, którą masz w tej serii, nie? Bo nagle się pojawia to zagrożenie, ale dalej są przemienione postaci, które są w tej serii, nie? To nie jest tak, że nagle coś się zupełnie innego pojawia i to jest super. O, zajebisty moment, to się pojawia, po prostu pojawia się Peter Quill, nie? I nagle zagrożenie się pojawia, chuj, nie? Leci Nul. No. No. Tak, ale w ogóle no, tam masz też to fajnie masz, pod strażników dostosowane, nie? Że Iron Man i Doom mają team up, żeby pokonać Świętego Mikołaja. Masz z symbiontami. Jest jeden z moich ulubionych tainów, jak... czytałeś może tain do King in Black o reptilu? Nie, reptila już czytałem. To jest tak sympatyczne. Masz motyw, gdzie jest ten reptil, ten typ, który umie się zmieniać w dinozaury. I on jest w środku tego Nowego Jorku i on spotyka swojego największego idola w historii superbohaterów, czyli Spidermana. I jest ten motyw, kiedy on jest tym przytłoczony, że tutaj, wiesz, ty... atak Boga z kosmosu, nie? I Spider-Man mu mówi, że on już brał udział w tylu tych eventach, nie? Ale to jest tak, że on... To nie jest tak, że on jest Torem, który podleci, jebnie Nulowi i mu szczękę rozwali, czy coś takiego. On nigdy nie był gościem, który mógł tam tego typu rzeczy robić, ale robimy to, co możemy. I cały motyw polega na tym, że chcą babcię przez promem przewieźć na drugą stronę do domu, żeby babcia wróciła. Nie? I to jest takie, gdzie Spider uczy reptila, że jakby to, że jak dbanie o tych małych ludzi w czasie, kiedy jest wielka katastrofa i cały Nowy Jork jest w symbiontach i wszyscy giną. I to, że jesteś, że masz moc, dzięki której jesteś w stanie dbać o tych little people, to jest bardzo okej. Okay. I cały motyw jest taki, że płyną promem i nagle ich atakuje taki ten smok taki, wiesz, z symbiontu i reptil musi zamienić się w takiego wodnego dinozaura i go tam ściągnąć do wody i go muszą prądem porazić w wodzie, żeby, wiesz, pioruny, które działają elektryczność, która razi te symbionty, nie? Tak, ale w ogóle super masz wykorzystane to, nie, że to zagrożenie jest i każdy musi na swoją rękę sobie poradzić, żeby ratować na przykład ludzi, nie? Tam jest dużo ratowania ludzi w tych pobocznych rzeczach z King in Black, nie? I to jest super, nie? Że Cap tam gdzieś tam po ulicach zapieprza. W ogóle mamy to są przerażające wizje, jak mamy te symbionty, które tam, wiesz, są jak powódź, nie? I wszystkich zalewają, nie? I musisz sobie z nimi radzić. Daredevil jest super. Jak masz w tym momencie normalną serię Daredevila i on siedzi w więzieniu. I znowu, tak jak mówisz, to nie jest takie, że nagle masz wrażenie, że ci event pieprza i Daredevil musi na chwilę wyjść z więzienia, powalczyć i nagle wrócić do więzienia. Nie, masz motyw, gdzie Daredevil w więzieniu musi trafić na krzesło elektryczne, gdzie jego kumpel odpala mu krzesło elektryczne, na którym on siedzi, żeby tego symbionta się pozbyć. Tak, i to jest wszystko naturalne, nie? Jest jakieś zagrożenie, które zalewa cały świat i po prostu naturalnie wchodzi w historię bohaterów. Nie? Sidekick Elektry, którego ma do dzisiaj, to tam się zaczyna, tam jest motyw, kiedy matka tej dziewczyny de facto ginie podczas tego eventu, gdzie ją symbiontowa Typhon Mary dorywa, nie? I to do dzisiaj trwa, do dzisiaj ona ma, tą dziewczyną się zajmuje Elektra. To wszystko zaczęło się w tym miejscu, więc one są na te fajnie, sprawnie poprowadzone. Masz jednocześnie seria samego Ediego Brocka, która jest pomiędzy, jest według mnie fantastyczna. To jak on spada, jak on trafia do tego kodeksu, jak tam spotyka zarówno tego jak Rexa, jak spotyka Flasha, jak wchodzi Flash Thompson, ja tak uwielbiam postać Flasha Thompsona. I nie wiem, to West Coast, jak on się pojawia, że myślę sobie, kurde, no tak, ci wszyscy, którzy byli powiązani z symbiontami, ich jakieś jaźnie są tutaj zamknięte, nie? No. I jak on wchodzi i jest tym typem, który Brockowi właśnie uświadamia to, że jesteś super bohaterem, że co, że bo błędy popełniałeś w przeszłości? No spoko, a ja nie. Wiesz, bo z kolei tak, Brock, ogóle... zawsze Brock zawsze idealizował Flasha jako tego najlepszego Venoma, tego czystego Venoma, nie? Brock nie potrzebował, żeby to Spider-Man mu powiedział, czy Kapitan Ameryka, czy ktokolwiek mu powiedział, że on jest... Nikt nie było lepszej osoby, która mu mogłaby powiedzieć, że jest świetnym superbohaterem niż Flash, bo to był jego złoty standard Venoma, nie? Nie da się lepiej. I to, że to on z nim rozmawia i mówi, jest idealnie tutaj właśnie podsumowane. Tak. To jest w ogóle niesamowite, jaką robotę zrobili i Remender, i Cates, nie? Żeby te postacie wyciągnąć praktycznie z niebytu, nie? Bo i Flasha Thompsona, który no nigdy nie był
de facto postacią, nie? On zawsze był jakimś dodatkiem. Zawsze, wiesz, budował postać Parkera, ale no nigdy nie był postacią samą w sobie, nie? I tutaj nagle mamy, zrobili z niego postać, tak samo jak z Brockiem, nie? Który był tym jednak wypadkową lat 90., nie? Jakimś takim wspomnieniem smutnym, które gdzieś tam się pojawiało w jakichś historiach, pamiętam jak było w tych, co w Polsce wydawali w tym spektakularnym Spider-Manie, nie? Gdzie on tam miał tego raka i ten, ale to nigdy nie był do końca jakiś pomysł, żeby coś z nim zrobić, nie? On gdzieś tam był zawsze gdzieś z boku, nie wiadomo był czy złoczyńcą, czy bohaterem i w końcu ktoś się za niego zabrał i zrobił z niego tak pełnoprawną postać, nie? O której chcesz czytać, który dodał, wiesz, w ogóle te wątki rodzinne, dali mu syna, nie? Dali mu w końcu myśleć jak postać, nie? I to jest niesamowite. Ja tak się jaram, że teraz u nas to wychodzi i ludzie zobaczą, to znaczy, jak można dobrze pisać Marvelka, nie? To znaczy, ja o tym wspominałem, że Costa, tak, Mike Costa, on był tym, on był tym, który zaczął w tym dłubać. Jakby jego komiksy nie były na poziomie Catesa, ale on był tym, który zaczął w tym dłubać, to on stworzył Slippera właśnie. Slipper, który ma tu też fantastyczną rolę. Slipper kot, to jest dla mnie tak fenomenalny motyw, kiedy on potem zaczyna się zachowywać jak ten kot taki, który śpi u nich i jest tym darmozjadem, który siedzi u nich w domu, i, ale jednocześnie jest też tym kumplem Dylana Broka, syna Ediego, nie? Tak, i opiekunem, kurczę, opiekunem. To jest fajnie prowadzone. Cates to oczywiście fantastycznie rozwinął, ale no, muszę wspomnieć o Mike'u Goście, bo jakby on jest tym, który zaczął to tworzyć. To on jakby pisał ten komiks, gdzie Symbiont wrócił do Broka, to on zaczął pisać ten komiks, gdzie się Slipper pojawił, gdzie... Ale jednak warsztatowo... Wiesz, nie, oczywiście, że nie, ale jakby to tam zaczęła się ta relacja, to tam był motyw, w którym Symbiont chciał wychować syna dobrze, bo wszystkie do tej pory jego dzieci były potworami. Więc już tam była ta taka relacja, ja się śmiałem, że to trochę takie stare małżeństwo się zrobiło pomiędzy Brockiem a jego symbiontem. I to działało tam, a oczywiście wiadomo, no, Cates to jest znacznie lepszy scenarzysta, więc zrobił z tego epicką, wielką historię, gdzie dodał mu syna jakby. To też było bardzo, bardzo duże, kiedy ten Dylan Brock się pojawił i ta relacja między nimi wybrzmiała. Ze Spider-Manem, to jest niesamowite, jak masz od typa, który krzyczał zjem ci mózg, do typa, który Pit, pomóż, Pit, chodź tu, synem się zajmij, bo ja nie mogę, Pit, tutaj ten, jest ten motyw, jest świetny ten motyw z tą taką po drodze wyspą, gdzie on walczy z Carnage'em, wiesz, w stylu Predatora, tam ten motyw, jak on biega jak Arnold Schwarzenegger po tej wyspie, i jest ten motyw, który on stoi przed Avengersami, tak naprawdę to jest wizja, ale on stoi i mówi i zaczyna mówić o tym, że on naprawdę uważał, że Spider-Man jest zagrożeniem. I dalej mówi, jak musisz być urojony, nie? Sam o sobie mówi, nie? Jak, to jest tak fajne, te takie rozliczenie się z tymi latami 90. i 80. Jak sam Brock mówi, że jak bardzo twój umysł musi być urojony, żeby myśleć, że Spider-Man jest tutaj zagrożeniem i go się trzeba pozbyć, nie? Jakby popatrzcie na mnie, kim ja musiałem być, że on sam na tym etapie patrzy na siebie wstecz i się nie poznaje, nie? Że nie wie, co to był za człowiek wtedy. I to ja uwielbiam to, jak bohaterowie dla mnie wrzucać pod dywan coś, co się właśnie rozliczają z przeszłością, nie? I mają takie, widzisz jaką drogę przeszedłeś wtedy. I to jest super. Ludzie rośliny. Kotati. Nikt nikogo nie obchodził też. I skupianie właśnie na konkretnych postaciach, nie? Zoom na nich masz. Także bardzo, bardzo osobiste. Nawet wiesz, jak masz, jeszcze na chwilę odbiję na te rzeczy, które były dodatkowo, to mamy na przykład miniserię Thunderbolts Matthew Rosenberga, mojego kochanego. O Jezu, jak ona jest cudowna. Wiesz, to jest... jak można zrobić absolutnie fenomenalną historię, to, która to jest odpryskiem. To jest Suicide Squad Marvela. Tak, to jest Suicide Squad Marvela, to jest, wiesz, w ogóle dostaliśmy zajebisty rok Suicide Squadu w dwóch wydawnictwach, nie? Bo Tom Taylor pisał Suicide Squad, który teraz nas wydał Egmont. Czytałeś? To o tym, nie skończyłem go, skończyłem na ostatni zeszyt, jakim czytałem, to ten, w którym ukradli Batmobil i odjechali. I jest zajebisty. To i w ogóle relacja Deadshot Batman jest Batman, tam fantastyczna. Jak ta pierdoła stoi pod tą latarnią, taki smutny. Jest tym takim debilem, co tylko wpada i by ludzi napierdalał. I muszą mu wytłumaczyć, że bo on jest tym typem, co wchodziłby i pobił. I jest ten motyw, jak Deadshot,
ale zamówić ci Ubera, a zamówić ci ambulans! No dobra, idę. Ale w ogóle Deadshot wychodzący z pieskiem, żeby rozmawiać z Batmanem. Czy tak, bo Batman inaczej by wszystkich pobił, bo to Batman. To jest zajebiste, nie? I dostaliśmy właśnie tych Suicide Squad i dostaliśmy w King in Black dostaliśmy Thunderbolts, nie? Najlepszą, bo Jezu, moją jedną z, od czasu Warrena Ellisa, jak pisał, nie? Która była zajebista, to jest moja ulubiona wersja Thunderbolts, gdzie dostajemy te postacie, które zawsze chciałem zobaczyć w Thunderbolts, czyli ale, mojego... Ale to jest tak bardzo filmowe jeszcze, masz tego Taskmastera, yes. Który odchodzi, wraca... Tak, bo tutaj w ogóle, jak żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi, mamy historię, gdzie Wilson Fisk, tak, to Fisk zbierał ich, tak? Fisk, tak. Tak, Fisk zbiera drużynę z przegrywów, która ma zniszczyć główną tą... Ma rozwalić centrum... Nula, wysadzając tak. Zwłoki Sentrego, który... Tak, mają, bo wcześniej, Sentry... wcześniej Nul zabił Sentrego, oni tak. Go mają pozbierać gdzieś tam jego zwłoki, gdzie leżą gdzieś tam... Bo on go rozerwał na pół, tak jak wcześniej Sentry Carnage'a, to miało być odniesienie do tego, że Nul tak samo Sentrego rozerwał tak, i korpus tak. W jedną stronę, nogi w drugą. Tak, tak. Później Senty tak Aresa rozerwał, nie? W Siege, a teraz tak. Sentrego rozerwali, tak? Co tak. Chwila kogoś rozrywają. I oni idą zebrać jego zwłoki, które gdzieś tam na plaży leżą, po prostu gdzieś w wodzie. Trzeba je zebrać. I mają iść do głównej siedziby, żeby uratować Nowy Jork, bo Major Fisk jest, znaczy burmistrz Fisk znaczy, jest... mają zrobić z niego bombę i rzucić nią w Nula, to jest takie proste. Tak, wysalić tak, zwłoki tak, tak, Sentrego, ale, bo w nich jest tyle energii. Ale sednem tego jest to, że burmistrzem jest Fisk, on chce zrobić porządek w swoim tak. Mieście, nie? I zbiera tych ludzi i wszyscy są przegrywami, tylko Taskmaster jest tym, który nimi dowodzi i on, ma, on nie mówi im wszystkiego po prostu, nie? No tak, on ma coś do zrobienia i wszyscy idą za nim jako te mięso armatnie, nie? Oni nie wiedzą dokładnie, że to mięso armatnie. I nagle w trakcie tej podróży do tego centrum Nowego Jorku, gdzie mają to załatwić, między tymi symbiotami, gdzie między nimi relacje zaczynają nawiązywać, nie? Relacja jest cudowna, Batroc, który jest tam nagle... Jeśli ktoś nas słucha od jakiegoś czasu, to wie, że jestem największym fanem Batroca w historii. Tam Batroc, to jest... Dlatego ja tak narzekałem na to, wiesz, że Batroca nie było więcej w serialu. Ja nigdy nie przekonałem się do tej Star, a tutaj Star działa fantastycznie, to jest tak, ta, która ma kamień rzeczywistości. W ogóle wszystkie rzeczy, które czytałem ze Star, były nie do czytania, nie? I tutaj nagle ona się staje postacią. To jest niesamowite. I ten Batroc, który jest tak cool, który wie, że on jest najfajniejszy, bo kopie nogami, który... Zakłada na nogi te specjalne urządzenia elektryczne, żeby tak. Walczyć nogami z symbiotami. Masz ten doktor Fear, który jest w ogóle tutaj... Ja nawet nie kojarzę tej postaci, nie wiem, czy on jest stąd, czy on się pojawiał wcześniej, ale... Był, to jest ten przeciwnik tego, Daredevila od lat. A, to jest ten z maską czaszki, okay, nie? No. Dobra. Był tu inaczej rysowany, bo Taskmaster też był trochę tak, inaczej. Tak, bo oni tutaj mu zmienili, nie? I tak. W ogóle jak to, że oni muszą w maskach chodzić, nie? To też jest zajebiste. Tak, a nie, oni muszą bez masek tak, chodzić. Bez masek, ale później ale jak zakładają maski. Stwierdzają, że nie, oni muszą mieć maski. Bo... Tak, bo Fizz ich wysyła, że oni nie mogą wyglądać jak złoczyńcy, nie? Tak, muszą się reprezentować, a później nie, oni muszą, bo to jest ich identyfikacja. To jest sparodiowane ten Onward, gdzie tam pamiętasz nogi, a tu nogi ojca, a tu wiozą nogi Sentrego. Tak, i idą z zwłokami, nie? I każdy mówi, i nikt nie wie, wiesz, co oni mają z tym zrobić. Przecież to jest misja już, wiesz, zupełnie do zaorania. Wiesz, to się nie da tego uratować. Masz tego Rhino, który tam idzie, biedny, doświadczony przez życie. A Rhino na początku i potem, mówi, Rhino, i tak. Potem mówi, odchodzę. To jest okay. Najlepszy motyw, nie? Że Rhino najpierw idzie, a później nie, on spierdala, on to ma w dupie. Tak. I mamy tego Taskmastera, który musi ich doprowadzić do końca, bo on ma zapłacone za to, nie? I masz, wiemy, i jak jest Taskmaster. Jak oni do tego Osborna przychodzą i jest ten, i to jest ten Osborn odgrzeszony, nie? Tak, to jest cool Osborn, który płacze cały czas, bo jaki on był zły. Tak, i masz ten motyw, jak oni nagle tych więźniów uwalniają, tych pozostałych, tam masz tego Mistera Hyde'a, masz tego Bulla i nagle i oni tym autobusem jeżdżą ciągle, to jest to, że oni w ogóle mają ten wesoły autobus, którym jeżdżą sobie po tym, no. Nie wiem, tak. I Rosenberg tak dobrze potrafi dialogi pisać między tymi postaciami, to jest wszystko tak naturalne, ja kocham ten Tai, ale to też jest przez to, jak dobra jest główna miniseria, nie? Jak to jest dobra historia, jak to wszystko można połączyć w jedno w niej, nie? Żeby każdy miał swoje miejsce, ale żeby to nie było wymuszone, nie? Że teraz w każdej serii musi być jakieś nawiązanie. Nie, to wynika z tego, że to jest zagrożenie naprawdę, które cały świat obejmuje. Nie tak jak w Empire, gdzie to było na siłę, że to nie było zagrożenie, to było gówno nie zagrożenie, nie? A tutaj naprawdę czujesz, że wszyscy muszą współpracować, każdy ma coś do zrobienia, żeby uratować świat. I jak się pojawia fuck yeah moment, który musi się pojawić, kiedy przylatuje Enigma Force i nagle Venom bierze młot Thora, bierze deskę Silver Surfera, łączy je w jakiś super topór w ogóle światła i zaczyna nim napierdalać Nula, to jest ten moment, w którym wiesz, taki wiesz,
I ten, ta paralela, kiedy on na końcu łapie Nula za gardło i trzyma go nad tym, wiesz, tak jak on, i pamiętam ten moment. I to jak to wszystko działa. I znowu, że Cage wykopał ten Enigma Force i stwierdził, że to trochę jak symbiont. No w sumie? I myślisz sobie, no jak za każdym się pojawiał, to tak to działało w sumie. Więc jeśli coś ma być przeciwieństwem Nula, no to ma to tak, sens. Mamy ciemność i światłość, nie? Taki ultimate, nie ostateczny. No. I to działa, nie? To, że Silver Surfer ją przynosi, który jest też tym typem, który wcześniej poznał Nula w tej swojej miniserii. I to on też musi była być, bardzo dobra. No. Która była fantastyczna. I on musi być tym typem, który przywozi mu to światło. Bo teraz nie miał tego... No był tym... stracił to światło, bo je jakby zużył na walkę z Nulem. I on może przeniknąć przez tą barierę jakby. Każdy motyw... Jak Dylan, ten syn Broka, jest w stanie wpływać na te symbionty. Jak, wiesz, Kapitana Amerykę on ratuje w pewnym momencie. Jest to ten motyw, kiedy masz dzieciaka, który ratuje kapitana, jest takie wszystko okej, okay, dobra, on działa. Spider-Man, który oczywiście musi mieć swoją przemowę w pewnym momencie i przychodzi do niego i mu mówi, że możesz tego nie robić, jakby możesz... że ludzie zrzucają na twoje barki, ale ja ci dam wybór, którego większość z nas nigdy nie dostała, że jak ja zacząłem działać, no to nikt mi tego wyboru nie dał, moc i odpowiedzialność, wiadomo, ale to jest ten moment, kiedy Spider mówi, ja z ciebie zdejmuję tą odpowiedzialność, tak? Możesz to zrobić, możesz tam iść, ale nie to był pierwszy raz, kiedy Spider-Man nie powiedział o wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności, jakby pierwszy raz zrozumiał, że to nie zawsze jest adekwatne i powiedział mu wprost, nie, nie musisz używać swojej mocy, nie masz tej odpowiedzialności. Jesteś dzieciakiem, jak chcesz, to my pójdziemy, będziemy się napierdalać z Nulem, ale ty możesz tu zostać, nie? To już było fantastyczne, bo to wynikało z tej ich relacji, którą wcześniej mieli, jak on go bronił przed Carnage'em, wtedy w tym Maximum Carnage. I jak wiesz, że Spider-Man jest teraz tym dobrym wujkiem tego Dylana, nie? Absolute Carnage. Absolute, wszystkie wersje przeszliśmy tego, Minimum Carnage było, teraz jest Extreme Carnage. Teraz jest Extreme Carnage. No, więc to świetnie działa. Nawet masz motyw, w którym nagle X-Men cię wbijają i Jean Grey, która tam ma to powiązanie. Jean Grey jest tak super wykorzystana w tej serii i tak sensownie, nie? Że ktoś się może pojawić, jest mutantów i kto może im pomóc w taki sposób, jak pomaga, nie? No, Jean Grey oczywiście. Jest ten motyw, kiedy ona też ich łączy. Nie wiem, to jest ten taki typowy, heroiczny event, ale po prostu ze wszystkich cylindrów strzelający i działa na każdym etapie. Tak, to jest ten poziom kosmiczny, który za dzieciaka bawił, ale w taki podany we współczesnej narracji, nie? Że nie ma tutaj, nie czuć tutaj takiej archaiczności, nie? To jest wszystko sensownie, skupione na postaciach. To jest tak, jak mieliśmy kiedyś Infinity War, nie? Że były te wielkie koncepty i wiesz, wielka historia, ale też cały czas było zachowane jednak, że to jest o konkretnych postaciach, nie? Tak jak tam mieliśmy Warlocka, Thanosa i to było na nich skupione, tak tutaj mamy skupione, wiesz, na Broku, na jego relacji z Dylanem, nie? I to jest super poprowadzenie. I musimy powiedzieć o zakończeniu, które kompletnie wywraca do góry nogami status Broka i będzie to ciągnięte u Ewinga, kiedy Eddie Brock stał się King in Black. I on staje się tym wszechmindem tych symbiontów. Z tego, co rozumiem, jak to tylko był Free Comic Book Day, więc to był tylko fragment, ale z tego, co ja rozumiem, to będzie tak, że jego ciało w końcu umrze od tego, ale jego jaźń pozostanie i będzie jakby przeskakiwał pomiędzy symbiontami tam w kosmosie, zostawiając swojego syna razem z symbiontem swoim, z którym robił Venoma na Ziemi. I Dylan razem z symbiontem będą nowym Venomem, a historie Broka będą te kosmiczne, kiedy on będzie dalej zarządzał tym rojem. Ale już jako ta pływająca świadomość, a nie ciało, bo jego ciało się sypnie. Pewnie go połączą z tymi historiami z Guardiansami, z czymś takim, że on będzie mógł sobie ciało z symbiontów po prostu robić swoje. Tam, ale, nie? Tak, ale to już nie będzie jego? W tej zapowiedzi, że on po prostu pojawia się i mówi nagle, ej panowie, to ja tutaj się zajmę, robimy, nie? I jest ten motyw w tej Free Comic Book Day. Ale tutaj jeszcze jesteśmy bardziej kameralnie i motyw, w którym on siedzi, idzie ze Spider-Manem na frytki. Jednocześnie oczywiście będąc w pięciu innych miejscach i rozmawiając z innymi grupami. Ale masz ten motyw, kiedy jest przy Spider-Manie, jest ten motyw, kiedy ej, Eddie, jesteś?
i nagle próbuje frytkę ukraść Spider-Man i ten uderza go po rękach i potem w siedzibie Avengers. Czekajcie, Spider-Man właśnie chciał mi ukraść frytkę, już, rozmawiamy. I to połączenie. Tak, w ogóle jak oni pokazują, że ojciec Pio we wszystkich, wiesz, tak. We wszystkich miejscach, nie naraz, nie? Gdzieś tam w kosmosie działa, robi tam jakieś te... Odbudowuje planety. Tak, planety dla te, które były zniszczone, nie, przez Nula i to jest fantastycznie pokazane. I no. Jestem pod wrażeniem w ogóle, ile można było z Broka wyciągnąć jako postaci, tak. Nie? I jaki nowy, wiesz, ten status quo ustawić. I jak przez to, co się dzieje ze Spider-Manem, mam gdzieś to, co będzie z Benem Reillym, tak jestem zajarany tym, żeby zobaczyć, jak Dylan będzie nowym Venomem, ale oczywiście Eddie nie zapomnimy, on będzie miał inny status, inną historię. A w ogóle podoba mi się ten motyw, że Dylan dostał ten taki wygląd z lat 90. I najlepiej, że to jest jeszcze powiedziane, bo on się wychował w ten sposób i zawsze lubiłem łańcuchy. Zawsze tak, on się wychował, to jest taki Venom, on jest przypakowany, on jest wielki. Ten dzieciak, który jak staje Venomem, to jest taki ogromny, jak Venom Maxa Gargana swojego czasu, ale ma łapy jeszcze oplecione łańcuchami. I on nie skacze na linę, mówi, że sieci już były, że pajęczyny już są oklepane, więc on będzie skakał na łańcuchach. Tak, i to ma sens, bo to jest dzieciak, który wychował się na komiksach tego typu. I który ma w sobie wiele gniewu. Co jest pokazane tutaj, jak sobie nie radzi w szkole, jak ma ten problem z tym, że jak wrócić do normalności, do bycia dzieciakiem w szkole, jak on ma ten motyw, jak sobie wyobraża, jak jakiegoś tam szkolnego bully tam masakruje w pewnym momencie w swojej głowie tylko, ale jak wrócić do tego po walce z, wiesz, bogiem ciemności z kosmosu. Ja mam w ogóle nadzieję, że jak Dylan dostanie tą swoją serię, znaczy będzie pewnie seria Venoma z Dylanem, już ta główna, to że to, wiesz, nie trafi do jakiegoś takiego wyrobnika, nie? Tylko naprawdę ktoś, znaczy Ewing ją będzie pisał. Czekaj, Ewing dalej pisze tego? Będzie pisał Venoma? No teraz Ewing pisze Venoma. A czekaj, bo oni się zamieniają. Oni się zamieniają, nie masz wyrobnika, Case'em. Masz Ewinga. Case będzie pisał Hulka, tak, a on będzie pisał Venoma, tak, no, tak. To tak. Nie żaden wyrobnik, bo mieszkał Ewinga. To super, nie, bo zamotałem się teraz. No, nie, absolutnie, no. Ten Free Comic Bay przetrwa, właśnie Ewing już pokazał, będzie czy to pisał, to będą równoległe historie, będzie Dylan, który będzie się czuł... Tak, Dylan, który się będzie czuł, że go ojciec porzucił, bo... No, Brock zniknął, poszedł jako ten, wiesz, Bóg symbiontów w kosmos, ale już nie ma go tutaj. Tak, bo wiesz co, mi się pomyliło, że będą dwie oddzielne serie, nie? Że będzie ta o Dylanie i o Brocku. I symbiont będzie próbował robić mu za ojca. Mm-hmm. I to będzie historia, jak on tam jest standardowy, dawki się nie jesteś moim ojcem. Będzie dosłownie ta historia. Tak, kiedy symbiont będzie... Ale to jest tak fajne, to jest zajebisty pomysł. No symbiont się nauczył tego wszystkiego i teraz będzie starał się mu, wiesz, pomóc Dylanowi. Jest ten motto całej serii We're stronger when we're not alone, ten, które cały czas jakby było podsumowaniem. I będziesz miał tego samotnego dzieciaka, który musi sobie radzić sam w życiu, bo ojciec zmarł, odszedł na wyższy plan egzystencji niejako. A było powiedziane, że Brock nie może przez tego symbionta się komunikować, bo on go uwolnił, odciął z roju. Okej, bo to będzie w jednej serii, tak? To będzie w jednej serii. Bo byłem przekonany, że będziesz miał tam zarówno oddzielne, takie, nie? Właśnie tutaj motywy z Dylanem, jak i jakieś, wiesz, walki z Kangiem, Brocka i jego roju i tak dalej. To będzie razem. A to super, bo byłem przekonany właśnie, że one będą jednak podzielone, ale tak jak wszystko Ewing pisze, to nie, to jestem spokojny. To będzie trwało i trwało. Bo Ewing jest gościem, który ogarnie ci zarówno uliczną, jak i największe koncepty, jakby... Po tym, kiedy on napisał Ultimates do kwadratu, gdzie Galactus i jego zrobili team-up i zaczęli się napierdalać o Eternity, stwierdziłem i dalej nadążałem, to jakby to jest gość, który może ci ogarnąć też te najwyższe koncepty. O matko, tego Ultimates, gdzie był, gdzie zamiast był siłą zniszczenia, to siłą tego tworzenia, nie? Galactus, ten złoty Galactus. I było fantastyczne. Ale wiesz, to są takie pomysły, które by gdzieś w Dragon Ballu przechodziły i nagle czytasz je tutaj w Marvelku i to idealnie pasuje, nie? To jest wszystko I zrobił, i użył swojej mocy, żeby zrobić ego ciało. Tak, i ego biegał z ciałem. Ja w ogóle lubiłem ten pomysł, że wziął te postacie, które są mega przehypowane i zrobił z nich zespół, że to była Monica Rambeau, był Black Panther, była Kapitan Marvel. A potem oni zebrali kolejny zespół, Galactusa, Ego i tam jeszcze, nie pamiętam kto tam jeszcze był, i oni byli Eternity Watch. No, to było super. Już wyżej się nie da. No więc i oni walczyli z tym First Figment. Ten, w każdym razie. No dobra, więc to był King in Black, to teraz... King in Black dostaniemy, bierzcie w ciemno, bo jest zajebiste. Całego Venoma bierzcie wszystko w ciemno. Wszystko z Venomem. Ja czekam na Ewinga. No. I bierzcie Hulka też, bo też jest Ewing u nas, więc... To teraz przejdziemy do serii, której wiem, że ty odpadłeś, a ja ją absolutnie kocham. Wiele serii. To jest ten jeden rzecz, który... Czyli cały X-Men.
Mówię całe X-Men, dlatego że od momentu, kiedy Hickman wszedł i zrobił motyw z Krakoą, czyli motywem, gdzie nagle X-Men mówią screw guys, we're going home i zakładają swoje państwo, no to seria się rozbiła na całą masę scenarzystów. I było tam kilka serii, których nie dałem rady czytać. Excalibur próbowałem, ale nie byłem w stanie tego czytać. Wszystko, co pisze Percy, to już od razu, nie, zu. To jest człowiek, który zamordował mi Logana i całą jego serię i niech ten Percy już idzie do swojej roboty normalnej. Logana nie, X-Force, dziękuję, do widzenia. On też to pisze, to są dwie serie. To są, które próbowałem parę zeszytów, ale... Jezu, jak ja pamiętam, jak to jeszcze był ten początek i wychodziła kupa tych serii i było te Fallen Angels. Fallen Angels było najgorsze, ale to była jedyna, która umarła szybko, na szczęście. Ona była tak zła, że umarła w 5 sekund. Ale potem zacząłem czytać pozostałe. I tak, X-Factor Lea Williams był cudowny. To była... X-Factor, czy muszę nadrobić? To jest tam, gdzie jest Daken, nie? To jest Daken, gdzie jest szefem jest Northstar, który jest cudowny. Oni sobie tam mieszkają. To jest tak dobrze pisane, że Lea Williams jest cudowna. Jest motyw, jest tam, jeden z moich ulubionych motywów to, że oni mają tą swoją, ten boneyard, tą swoją taką wieżę zrobioną z metalu, która im stworzyła Polaris. I w niej wszyscy sobie mieszkają i mieszka tam Kyle. Kyle to jest mąż Northstara, który jest człowiekiem. I on normalnie mieszka na Krakoi, no bo co mieli mu powiedzieć, nie możesz? No to kawan. I on tam mieszka i to jest ten gość, który już tyle czasu spędził przy tym Mutant Shit, że go nic nie dziwi. I jest motyw, w którym oni akurat są w umyśle, bo tam Siren wraca, ona jest połączona z tą Morrigan, to jeszcze z czasów tego Davida, z tamtej końcówki serii jego i tak dalej. Więc oni tam wiesz, są w jej umyśle. I Rachel robi zakotwicę i ich łączy. I wraca Kyle i tak przechodzi, patrzy, co robicie? No tutaj jesteśmy w umyśle, tutaj jest bogini śmierci i w ogóle. Okej, okay. A możesz Jean-Paula zapytać, co na kolację chce jeść? Rachel w tym planie umysłowym. Wrócił Kyle, pyta, co chcesz na kolację. Powiedz mu, że nie chce mi się gotować, może coś zamówimy. Mówi, Rachel wraca, mówi, że... A nie, pierdolę, nie będę łącznikiem. Bierze umysł Kyle'a, wrzuca go tam, jeszcze oni walczą i nagle jest ta walka i Kyle i Norse rozmawiają, co zjedzą na kolację. Dzisiaj, bo tak, nie? To jest tak, tak super. Potem jest na gali motyw, jak Kapitan Ameryka przychodzi i mówi do Kyle'a, ej, czekaj, mąż Northstara, tak? No, czekaj, ty jesteś człowiekiem, mieszkasz na Krakoi? No. I kapitan taki, what? To jest bardzo dziwne, bo że Logan nie wypieprzył, bo Logan to jest największy dupek na świecie i on, wiesz... Logan teraz ma renesans, że tak powiem, swojej rodziny, ma swoich dzieci, wreszcie jest na dobrych kontaktach z Laurą, z Dakenem, wreszcie Daken jest jego synem. A nie, już się nie próbują zabić i dopić w kałużach, więc oni wreszcie są, jest motyw, jak jest teraz ten Trial of Magneto, który też pisze Lea Williams, więc jestem absolutnie pod wrażeniem. To muszę poczytać, bo Lea Williams jest motyw, że X-Factor prowadzi dochodzenie, jak zginęła Scarlet Witch i Daken prowadzi, ale z tyłu stoi Logan. Synu, coś przegapiłeś. Coś tam, wiesz, z tego ja nie czytałem tych głównych serii, znaczy czytałem, odpadłem od tego Percy'ego Logana, nie? Ale czytałem ostatnio, do czego jeszcze dojdziemy, do tego, o czym będziemy mówić, czyli ta serie, które teraz pisze Long z Shang-Chi, nie? Które są naprawdę super. I tam było pojawienie się Logana, bo była pewna mutantka, która jest też z rodziny Shang-Chi i Logan się pojawia i jesteś mutantką, teraz musisz iść na Krakowę, chuj, teraz wszyscy wpierdol dostaną. Jezu, ten Logan jest tak straszny, jako taki nacjonalista, on jest takim nacjonalistą. Tak. Ja właśnie nie czytam za wiele historii z Loganem, bo nie czytam Percy'ego, a on głównie teraz ma pieczę nad Loganem, więc... Ale mówię, bo ja jestem tak wielkim fanem tego, co teraz się dzieje z X-Men, dlatego że to jest wreszcie zamieszanie statusem quo i to tak na ogromną skalę. Jakby nigdy nie było czegoś takiego, wiesz, była ta utopia, ale to dalej była de facto szkoła, tylko że gdzieś na wyspie. Jakieś takie rzeczy. A tutaj mamy, gdzie mutanci są naprawdę siłą na całym świecie, z którą trzeba się liczyć, z którą trzeba brać ich pod uwagę. Oni są pisani dużo mocniej. I to jest świetne, jak Hickman miał wywiad, że on oczywiście chciał zrobić to tragedię w trzech aktach i oczywiście wiemy, że trzeci akt to miało być zaoranie tego wszystkiego.
Ale że po prostu to się tak rozrosło, że on odchodzi od tej serii już, zrobi te swoje Inferno, ale nie przejdzie do tego aktu, który zaora Krakoę, bo po prostu to tak się rozrosło i wszyscy scenarzyści mają tyle pomysłów, co jeszcze z tym można robić, bo to jest kopalnia pomysłów, że on idzie do innego projektu. I on mówi, że nagle z jego pomysłu na tragedię w trzech częściach zrobił się Giant Size X-Men, który zmienia na dłuższą, na zdecydowanie dłuższy czas status quo X-Men. Bo jak sobie myślałeś, że no to rok, dwa i to pierdolnie. Nie sądzę na tym, na tą chwilę. Tak, pamiętasz, jak się zastanawialiśmy, że Magneto coś spierdoli, nie? Bo to zawsze jest ten moment. No tak, ale teraz jak na to patrzę, to znaczy, czy to się kiedyś może skończyć? Na pewno wszystko może się kiedyś skończyć, ale nie sądzę, żeby to była historia, która, wiesz, będzie trwała rok, dwa i tyle. Wydaje mi się, że to jest za duża kopalnia pomysłów, która w dużej mierze wynika z tego, że była ta amnestia i było wskrzeszanie, co spowodowało, że nagle wróciła masa bohaterów, ale też masa bohaterów, która była do tej pory czysto złoczyńcami, możesz pisać z ich perspektywy. I nagle masz na przykład kolejną absolutnie fenomenalną serię Hellions. O, to jest seria, którą czytam. Która gdzie jest masz Mistera, Sinistera i tą grupę Nani i ten Orphan Maker ten, da, i tak dalej. Jezus, Scalp Hunter. Scalp Hunter, jest tam Quanon, która jest obecnie Psylocke, nie? I Havok, bo Havok wiadomo, że idealnie pasuje do tej ekipy. Empath. I możesz mieć złoczyńców, którzy są pisani, możesz mieć wreszcie ich stronę, no bo oni to są ci goście, którzy nagle dostali czystą kartę. Niektórzy jak Sinister nie są w stanie się powstrzymać, ciągle próbuje gdzieś po cichu założyć swoją farmę klonów, ale z drugiej strony masz tego Scalp Huntera, który generalnie, no to jest Joe, no, John Graycrow, on chce być już dobrym chłopem, on tak naprawdę już nie chce być, chce skończyć ze swoją przeszłością. Masz nawet tego Empata, który jest... Widzisz, że w nim powoli się tworzy jakieś, pomimo tego, jakaś ludzka strona i masz te motywy. Więc znowu, kolejna fantastyczna seria. Miałeś główną serię X-Men, którą nadzorował Hickman przede wszystkim, która miała motyw, w którym nagle Bro został wielkim imperatorem Brood, gdzie on tym wszystkim rządzi. Nawet nadrabiałem serię Dugana, który to jest gość, który jednak cały czas ma jakiś warsztat. To jest gość, który potrafił snuje robić, ale jego Cable był bardzo sympatyczny i nadrobiłem jego maruderów z Kate Pryde i z Emma Frost. Myślałem, że to jest seria o Kate, już nie Kitty Pryde, ale tak naprawdę główną bohaterką jest Emma tej serii. Bo to jest cała o ich tej Hellfire Trading Company, czyli de facto o ich tym samym biznesie, gdzie te leki dostarczają, gdzie robią ten cały motyw i Emma nad tym czuwa. Sebastian Shaw tam ciągle próbuje swoje interesy w tym wszystkim ugrać. I to też się super czyta, cały ten motyw. Więc tak naprawdę poza tymi drobnymi, tymi kilkoma historiami, które odrzuciłem, no ale nie sposób czytać wszystkiego, jestem zauroczony tym po prostu, co dzieje się z X-Men. I do tego stopnia, że są... A wiem, jeszcze było New Mutants, które... jak pisał, bo to było na zmianę pomiędzy... Dlatego ja odpadłem, bo było pisane na zmianę i ta druga historia oprócz tej z Bobim i... Ale z... ona się kończy i przejmuje to... Vita Ayala. I jest niezła. To jest historia o takich tych mutantach jak Anol, jak ci tacy brzydcy, powiedzmy, którzy są zniszczeni przez swoją... I wśród nich jest Gabi, swoją drogą wróciła. Ona już nie jest Honey Badger, jest Scout. Teraz ma nowy pseudonim. I ona jest w tej ekipie tych dzieciaków i ona się z nimi trzyma, chociaż sama jakby nie ma tych deformacji. I tam jest takie duże moralne pytanie, no bo oni mają ten proces Crucible, gdzie zabijają na arenie mutantów, którzy zostali pozbawieni mocy przez Scarlet Witch głównie, po to, żeby ich odrodzić z mocami po raz kolejny. To jest pojebane. To jest pojebane. I jest motyw, w którym jedna z mutantek, która się tam pojawia, która się, już nie pamiętam jak się nazywa, ma tak wykrzywioną twarz, bo ona zmienia rzeczywistość i swoimi mocami sobie tak kompletnie wykrzywy, zdeformowała ciało. I ona przychodzi do Dani Moonstar i prosi ją, żeby ją zabiła na arenie, żeby ją wskrzesili znowu bez tych deformacji, bo teraz już lepiej panuje nad swoimi mocami i już by to się nie stało. I oczywiście Dani Moonstar tylko, że jesteś piękna, jak jesteś i tak dalej. I ja myślę sobie, jak to jest bullshit na tym etapie. Bo to nie jest tak, że ona się urodziła, że te moce tak, wiesz, to nie jest Beast, który tak wygląda. To jest ktoś, kto zrobił sobie krzywdę swoimi mocami i nie potrafi tego odwrócić, ale jakby nie... Kozmar się nazywa, o. I nie potrafi tego... Czy na przykład masz No Girl, która jest latającym mózgiem, ale ona nie urodziła się jako latający mózg. Ją ten Sublime z niej zrobił przecież, ten latający mózg trójku. I... Oni mają tą zasadę, że zabijają tylko tych bez mocy, co jest tak dużą takim niesprawiedliwością w pewnym sensie, nie? Do tego stopnia, że
niektórzy... I z kolei to do tego dochodzi moja chyba ulubiona seria z tych wszystkich, czyli Way of X, którą pisze Simon Spurrier, która jest o Nightcrawlerze, który ma totalnie kryzys wiary w tym momencie. Nie potrafi dalej trzymać się swojej chrześcijańskiej religii, kiedy mutanci giną na lewo i prawo i wracają do życia. Trochę to się kłóci mu z dotychczasową wiarą, którą miał. Próbuje stworzyć własną jakąś mutancką religię, bo uważa, że jeżeli mutanci będą tak nonszalancko podchodzić do życia i śmierci, to w momencie jest ten taki motyw, który mówi, że a, to teraz skrzeszamy i życie, i że śmierć jest bez znaczenia. I on krzyczy, że śmierć musi mieć znaczenie, bo inaczej życie nie będzie miało. I jest cały motyw, kiedy Nightcrawler próbuje to wszystko zebrać do kupy, jakoś jest dużo jego takich przemyśleń, w których on naprawdę stara się złożyć to jakoś, tam doktor Nemesis się pojawia, który przerobił swój mózg na grzybowy, żeby tak, że z Krakoi, i on mu naukowo wykłada potrzeby struktury społeczeństwa, którą Nightcrawler próbuje zbudować. I oczywiście ukochana postać Spuriera, którą pisał w jednej z jego najlepszych serii, czyli Legion, który tutaj się pojawia i jest też tym typem, z którym Nightcrawler próbuje współpracować, który cały czas z kolei on prosi Nightcrawlera, żeby był trochę jego kompasem moralnym, bo zawsze mówi, Kurt, you're one of the kind ones. I to jest tak super pisane, jak Nightcrawler jest tym gościem, który próbuje z tego nowego statusu quo mutantów wyciągnąć sens jakiś, znaleźć strukturę tego wszystkiego. I to jest... Ja uwielbiam to, jak Spurrier czasami wchodzi na te motywy tej filozofii. No w Legionie to robił cały czas, nie? Z tym, kim kto jest, gdzie powinien z tym wszystkim siedzieć. Wow, jestem naprawdę tak, on ma w ogóle, pod wrażeniem tego. Jestem w połowie serii, nie? Powiedziałeś, że ją przeczytałeś, nie zdążyłem przed nagraniem do całego, ale bardzo podobał mi się ten pomysł wyjściowy. Jak masz właśnie tego pogubionego Nightcrawlera i masz na przykład tych młodych mutantów, którzy czekają... Pixie, która czeka na swoją pierwszą śmierć, tak, nie? Tak, i oni traktują to jako zabawę w sumie, nie? Tak, że ich i tak wrócimy, nie? I Pixie tam podchodzi pod shotguna przeciwnika, który rozwala jej głowę, wiesz, wszyscy są zakrwawieni, ci złoczyńcy, wiesz, przerażeni, a ci się cieszą, nie? Bo ona i tak Nightcrawler ma ten problem, że wie, że to jest niewłaściwe, ale nie potrafi powiedzieć dlaczego. Mhm. Bo dlaczego? No może sobie wrócić do życia w każdej chwili, i dlaczego to jest złe, ale czuję, że to jest złe i musi to znaleźć słowa, musi znaleźć sens tego wszystkiego, nie? I to jest super. Wiesz, to jest super, że oni już nie zwracają uwagi na to, że te całe ich zmartwychwstanie opiera się na 5-6 osobach, których moce muszą działać w połączeniu, cały żeby czas, to działało. Tak. Jeśli któraś z tych osób odpadnie, to nie będzie tego, nie? Wskrzeszania. Oni szukają zastępstw. Tak, ale nie mogą na tą chwilę. Znaczy, nie? Bo to jest tak, że ten piątka grupa, jest kluczowa. Tak, i oni są trzymani pod kloszem. I potrzebny jest telepata, ale akurat telepata może być którykolwiek. To nie ma problemu, nie? Ale właśnie ta piątka, ona jest trzymana pod kloszem, nie? Tak, że oni absolutnie. Tam trzymają w tym jednym miejscu, trzymają się cały czas razem, jak sekta prawie, że. Tak. Kurde, jak oni są wskrzeszani, to jest ten wielki zawsze Storm wychodziła i mówiła, tak, że... i ta naga osoba powraca w tym śluzie, tak. Wszyscy się cieszą, nie? Tak, Jezu, to jest takie sekciarstwo, że zrobił. Ja chcę zobaczyć, do czego to ciągle, w jakim kierunku to idzie, bo to jest naprawdę przerażający koncept. Tak, ale jest w tym kilka fantastycznych motywów. Na przykład był motyw z She-Hulk, to z kolei w serii Ewinga, gdzie ona gada z Loganem, bo ona sama teraz wszystkie Hulki zmartwychwstają i go gadają o Krakoi. Ona mówi, że no to jest to takie trochę rasistowskie, że macie tą sobie wysepkę i tylko wstęp dla mutantów. I Logan tam, jakim bucem by nie był, odpowiada według mnie bardzo trafnie. Mówi, fajnie Jennifer, wystarczy, że przez dekady być prześladowanym, zabijanym, wiesz, muszą się ciebie bać, odbierać ci prawa i możesz dostać ten swój kawałek raju. I mówi, Jennifer, z twojej strony nic się nie zmieniło. Masz dalej wszystko, co miałaś, po prostu nagle mamy coś nowego, czego wy nie możecie mieć. Ja sobie myślę, kurde, to jest naprawdę fajnie ujęte w ten sposób, nie? Że tak, możesz pomyśleć, że to jest rasizm, bo nie wpuszczają tam ludzi jako tako. Tam z przepustką i tak dalej, wiadomo, możesz... Oni mają ten motyw, że na przykład jak Franklin był, który zrobili mu nagle, że już nie jest mutantem. Ten motyw, że ale generalnie jest motyw, jak oni... Jest fajna seria w Marauders, jak oni przybywają na daną wyspę i chcą uratować stamtąd dziewczynkę, która miała manifestację mocy i zniszczyła wioskę. I oni tam wpadają, już wiesz, X-Men lecą, guns blazing, żeby ją wyciągnąć. I nagle ci ludzie z tej wioski już jej nie oddadzą. No dlaczego? Bo ona jest jedną z nas, nie? I oni to są... Okej, nie przywykliśmy do tego, że jak mutant ma manifestację mocy i rozpierdala wieś, to nagle ludzie stają za nią murem. Zamiast ją, wiesz, ostracyzm i tak dalej.
i mówią, spoko, możesz tu zostać, jak coś to będziemy tu wysyłać ci trenerów, którzy będą próbować ogarnąć twoje moce, jak chcesz, możesz do nas przyjść, poinformuj nas wcześniej, to z mamą możesz do nas wpaść na Krakowę i tak dalej. I oni sami muszą cały czas przepracowywać, jak w tym świecie żyć i jak zdarzają się takie sytuacje, nie mogą powiedzieć nagle wszyscy mutanci na Krakowę, nie? Masz takie rzeczy, gdzie rozbijaliby rodziny, więc musi być ten motyw. I ja to strasznie lubię, jest motyw, że to jest potem ta Hellfire Gala. Właśnie nie, jeszcze powiem wcześniej, jest te eventy, które są pisane w tych mutantach, są upierdliwe, bo one przez te wszystkie serie przeskakują. No matko, jak były ten, kurczę... Axe of Swords. Axe of Swords, którego odpadłem. Ja wiem, że ludzie tego mogą nie znosić, bo po drodze masz Persiego nagle, którego musisz czytać Tain. Jak widzę, że jest, wiesz, part 17 of 24, no to dziękuję. I to jest seria akurat Persiego. Problem w tym, że ja uwielbiam zarówno Axe of Swords, jak i Hellfire Gale. Axe of Swords to jest historia, której, no znowu Hickman był tym architektem tego, ale zrobili Redemption Story Apokalipsowi i ja byłem tak bardzo pod wrażeniem tego, że możesz wziąć Apokalipsa, najgorszego z najgorszych, nie ma bardziej vilana mutantów niż Apokalips i robisz mu Redemption Story. I on jest teraz wielkim bohaterem Krakoi i jest tym typem, który walczył o pokój i jest tym typem i nie kłóci się to z jego historią. Cały motyw polega na tym, że on chciał odzyskać swoją rodzinę, że on przez te lata próbował przygotować mutantów, robił ten swój fitest i tak dalej. Nie dlatego, że był okrutnym chujem, tylko dlatego, że stracił swoją żonę i swoje dzieci w tym wymiarze Arako, tam, znaczy w tym piekle. I nie tylko tych dzieci, ale też całą masę mutantów, która wtedy odeszła. I oni zostawili go tutaj, żeby stworzyć nowy świat, który będzie mógł ich połączyć na nowo. I tam dochodzi do strasznych rzeczy, ta jego żona jest Genesis, ona jest opętana przez taką maskę, takiego demona jakiegoś, który jakby zawsze chce podbijać kolejne rzeczy. I jest tym uosobieniem podboju, więc idą dalej, mają ten turniej i tak dalej. I najlepszy motyw, kiedy jest ostateczny pojedynek między nią a Ensabanurem, ona go tam tnie, on mówi, że musi ją powstrzymać, nawet jeżeli mu to wyrywa serce i masz tego Apokalipsa, który, wiesz, ponad wszystko kocha rodzinę, to jest ten Vin Diesel nagle tej historii, wiesz, tnie ją, po czym zrywa jej tą maskę, sam ją zakłada i nagle ta maska mówi, że wiesz, dobra, Apokalipsa mam, będziemy podbijać i Apokalips krzyczy tam do, nieważne kogo, do siły, z którą walczył, że się poddaje. I w ten sposób pokonuje tą maskę, bo ona nie może ci na to pozwolić, bo to jest maska podboju, nie? A Apokalips nagle krzyczy, że no, that's not what I want anymore! Kurde! I masz ten cały motyw, ten Ensabanur, który klęka i mówi, że się poddaje, że to koniec. On nie chce podbijać, on nie chce być wielkim zdobywcą, on chciał odzyskać rodzinę. I on odchodzi, nie ma go teraz na Krakoi, bo on razem ze swoją żoną i swoimi dziećmi odchodzi i tam zostają, bo muszą pilnować tej maski jakby. I na razie, i on jest wielkim bohaterem, on tam w ogóle jest Riktor na przykład, któremu on pomógł opanować moce i Riktor to jest tego, jego teraz największy fanboy, który tam, wiesz, po prostu nie, tu nie ma Apokalipsa, jest źle. Ale wiesz, i nikt już nie myśli o Ensabanurze jako tym złym. W ogóle ci mutanci z Arako są super, to są ci tacy, którzy by chcieli się cały czas napierdalać. Jest w tym Way of X motyw, że nagle, bo w czasie Gali oni terraformują Marsa i przerzucają mutantów Arako tam, bo oni by się napierdalali na Ziemi zbyt dużo ludzi, więc to niebezpieczne, więc zajął im planetę. I jest motyw, że nagle przez pewną rzecz jeden z księżyców Marsa zaczyna spadać i ma grozi tym, że Mars się, no, zrobi kataklizm na Marsie. I więc oni szybko tam dyplomatów, rakiety, teleportują ludzi, nie? A mutanci z Arako. That's all you got! Do tego, dawaj, tylko mały księżyc, chodź, weźmiemy go na klatę. Nie? To są też ciekawe postacie. Gorgon na przykład, znowu, skoro jesteśmy przy tych, ma tam jeden z najbardziej cool momentów. Znowu Gorgon, ten typ, co się kiedyś tam pojawił, Wolverina zabił i wiesz, i była ta historia Public Enemy i potem i tak dalej. A tutaj masz Gorgona, który jest tym zen samurajem, którego on jest ten motyw, jak na taką dyplomatyczny taki summit z innymi krajami idzie Apokalips, Xavier i Magneto, wszyscy pod garniturem, Apokalips też. I oczywiście ktoś planuje zamach w tym czasie, żeby ich tam zdziabnąć. Ale jako obstawa idzie Cyclops i Gorgon i oni na odpowiednich piętrach załatwiają tych ludzi. A, to jest zajebisty numer. Kurczę. I Gorgon chlasta tych kolesi, ale tylko ucina im ręce i coś takiego i on im mówi, że kiedyś bym was wszystkich pozabijał, ale ludzie,
którzy są ode mnie mądrzejsi, którzy znają wojnę lepiej ode mnie, pokazali mi nową drogę. I Gorgon jest nagle tym super zen samurajem i on ma w Axe of Swords taki moment, kiedy on wychodzi i jest taki, znowu nowa postać, White Sword, taki naprawdę fajna postać i on zaczyna z nim walczyć. Tamten ma swoich takich 100 rycerzy, których na niego wysyła. I jest ten taki, ten typ samuraja, który idzie, wiesz, ty nie rozwala ich, tnie po kolei. Oni tam na niego wypadają, tną go, on wstaje znowu, ich, wiesz, kosi i tak dalej. Jest ten motyw, że on klęka i tam jest ważne, bo że jak on zostanie wskrzeszony, jak tam zginie, to nie będzie mógł być normalnie wskrzeszony. I klęka i ten White Sword do niego mówi, że, bo on potrafi wskrzeszać i mówi, że tutaj przysięgnij, ja cię tutaj wskrzeszę i będziesz na mojej służbie, nie? A Gorgon mówi, że nie, jest już, wiesz, już nie może wstać, już jest tak ranny, ale mówi, że nie, ja tutaj jestem my own man i tak dalej. I on go i mówi, no szanuje i go tam ścina. Jest ten taki naprawdę etos samuraja nagle pokazany, wiesz, kiedy ten honor i tak dalej, siedzę, wow, i nagle Apokalips Gorgon, moje ulubione postacie, kto by pomyślał wcześniej. Więc no mówię, ja jestem pod wrażeniem, była ta gala, Cyclops jest pisany super od dłuższego czasu, to jest ten gość, który wreszcie miał, ma żonę, ma dzieci, może dzieci zabrać na wakacje, na księżyc, na Shi'ar, ma dwóch braci, ojciec wpada na obiad, no po prostu Cyclops nigdy nie miał lepszego momentu w życiu, wiesz, i jest też fajny motyw, jak on Kevinowi Feige na gali tłumaczy, to Kevin Feige się pojawia na gali i on mu tłumaczy, że spotkał człowieka, który miał sen, miał to marzenie, wiesz, Xavier, ale on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że ten człowiek, i on go idealizował, ubóstwiał, ale doszedł do wniosku, że to, ten gość to jest tylko człowiek, tak jak on, i każdy z nas ma swoje marzenia, i każdy ma nie mniejsze, nie większe, nie? I to jest na zasadzie takie, że on szanuje Xaviera, ale jednocześnie już nie jest jego tym takim alfą i omegą w pewnym momencie. Jest ten motyw z głosowaniem, że robią wybory na X-Men. I w czasie gali jest drużyna X-Men jest wybrana w sposób demokratyczny na przykład. Bo oni robią... Kurde, mówię, wszystko, wiem, jeszcze ostatnia rzecz, jak opowiem w tej temacie, jest jeszcze Sword, który pisze Ali Wing i tam z kolei Abigail Brand, która jest półmutantką, jest mutantką de facto, jak wiemy, ale jednocześnie ona zawsze była tą, która widzi big picture. I jest cały czas, jak ona knuje, ale ona jest totalnie Nickiem Fury, ona nie knuje przeciwko mutantom, tylko cały czas robi tak, żeby załatwia sprawy tak, żeby mutanci o tym nie wiedzieli. Dlatego, że ona łamie ich wszystkie przepisy, łamie te ich wszystkie święte postanowienia, że nie wolno mordować ludzi i tak dalej. Jest nawet motyw, w którym Magneto porusza temat, który zawsze mnie ciekawił, wybucha tam w momencie taka wojna galaktyczna pomiędzy różnymi tam szczepami i ona wysyła z Arrako asasynkę, żeby wykończyła wszystkich liderów tej wojny poza jedną, którą ma teraz w kieszeni. I Magneto mi przychodzi, że mamy zasadę kill no man, to się nie tyczy obcych. I ja tak myślę, jest, wreszcie ktoś to powiedział. Słuchajcie, że... I wiesz, i na zasadzie tak, i Bran po prostu jest teraz ta nowa anihilacja. I jest motyw, że Hulking wysyła SOS do Peak, znaczy do Alpha Flight, żeby Avengers przylecieli na pomoc. I nagle pojawiają się mutanci i go ratują. I jest powiedziane, czemu? Że zignorowali moją wiadomość. I potem masz ten dziennik Abigail Brand, że ona przechwytuje te sygnały i nie pozwala, bo mówi, że jeszcze by skontaktowali się z Avengers, a nie mogła na to pozwolić, bo oni mają dobre relacje z Shi'ar i z tym, ale nie mają dobrego jej relacji z Kree Skrull Empire, dlatego że Wanda jest tą numer jeden wrogiem na... wiadomo, a teraz jeszcze zginęła na gali, na szczęście Hulking jeszcze o tym nie wie, więc muszą zrobić tak, żeby Imperium było im dłużne, więc ona nawet miała mikrokamery ustawione na hali, żeby przyjść w momencie, kiedy Hulking był na skraju śmierci, żeby mogli wpaść w tym momencie heroicznie, wyteleportować go, uleczyć i być bohaterami. Teraz Hulking im wisi i mówi, że nawet jak teraz się dowiedzą, że jego teściowa nie żyje, to już i tak nie będzie jakiejś agresji, bo uratowali ich ten, nie do tego stopnia Brand to obstawia. Także ja jestem, niech to trwa jak najdłużej. Xavier, który pozbył się tych wszystkich świętoszkowatych i jest wreszcie tym, kim ma być. Magneto, który tym wszystkim jest. Nie wiem, uwielbiam to, więc jeżeli mam polecić, to jest X-Factor, który przechodzi w Trial of Magneto, Way of X, Hellions, te wszystkie, które czytam, wymieniłeś. No to są najlepsze. Mówię, Marauders jest okej, ale to już nie mówię, że to jest najlepsze. Ewentualnie Sword jeszcze.
gdzie mutanci też nowy metal zdobywają i dzięki temu też... A czekaj, to co czytałem, to jest zajebisty motyw, że mają ten metal i czekaj, i oni z tymi wszystkimi galaktycznymi nacjami rozmawiają o tym, że każdy go potrzebuje, bo on jest zajebisty. I oni nagle wybijają swoje, i oni już nie ma, że handlujemy z Ziemią, handlujemy z Sol, bo teraz Układ Słoneczny ma dwie zamieszkałe planety. Tak, tak. I mi się podoba też ten motyw, który teraz Dugan pisze główną serię X-Men. Jeszcze ciężko mi wyrobić zdanie, bo dopiero dwa zeszyty wyszły, ale tam jest ten motyw, w którym jest typ, który od małego chciał steraformować Marsa, chciał zabrać ludzi na Marsa, swoje ciało przerabiał, żeby wytrzymywało marsjańską atmosferę, temperaturę i tak dalej, żeby móc tam zacząć, i nagle w jedną noc spadają mutanci, siema! Jest taki, wiesz, on mówi, że odebrali mu wszystkie marzenia i to będzie jakiś złoczyńca, który tutaj, bo oni w jedną noc mu Marsa steraformowali. W ogóle Storm jest teraz regentką Marsa i wygląda zajebiście w nowym kostiumie. Nie wiem, czy widziałeś, jak wygląda Storm. Jest tam motyw, jak ona z Doomem na kolacji jest to. Jak będziesz czytał Guardiansów, to się będzie przeplatało, to zobaczysz. I ja myślę, o, i Storm wreszcie ma też zasłużone miejsce. Jedna z najpotężniejszych istot na Ziemi jest teraz regentką całej planety. Ja myślę, o. A nie, czekaj, widziałem to, bo to było Sword właśnie, jak tam z nimi. Ona z Doomem siedzi na kolacji. W ogóle podobało mi się, że tam będą te wszystkie galaktyczne nacje, które potrzebują tego metalu, i jest Intergalactic Empire of Wakanda. Oni nie. Kocham, ale kocham o tym w ogóle, ja kocham to, jak Coates pisał, i już seria zakończona, nie? Mam nadzieję, że kiedyś to u nas wydadzą. A to było super. I tam w ogóle to jest ten motyw, że Wakanda jest super najlepsza. I tak jak kiedyś, i to kiedyś denerwowało, jak na przykład Hadlin pisał tego Black Panthera, który, wiesz, ten Wakanda ma leg na raka, Black Panther ma wszystkie rozwiązania, i tutaj masz wyjście w kosmos, zdziały się pewne rzeczy, które sprawiły, że masz to naprawdę wielkie imperium galaktyczne Wakanda, która się po całym kosmosie rozszerzyła i sobie tam działa, i tutaj oni sobie mogą pozwolić na to. To jest zajebisty motyw, nie? Że wszyscy potrzebują tego metalu, potrzebują tak współpracować samo... z mutantami, a Wakanda mówi, jebać, my mamy swoje rzeczy. Tak samo potrzebują leku tego mutanckiego. Tak, tak, tak. Oni wszystko wywalone, oni sobie dobrze radzą, nie? I to jest wszystko sensowne, bo to wszystko wychodzi z tej serii. Bardzo polecam Black Panthera. A to jeszcze tylko wspomnę, że dalej lubię motyw z tym lekiem mutanckim, który leczy wszystkie schorzenia umysłowe i przedłuża życie człowieka o 10 lat. No. To, że oni sobie tym wybili miejsce. Jest masa fajnych motywów w Marauders, bo tam głównie jest o dostarczanie tym leków. Jest na przykład, wiesz, teraz w X-Men jest bardzo często to takie wtrącenie i ta strona taka zapisana, która nie jest komiksem. Czasami mam wrażenie, że to jest na siłę, niektórzy po prostu wiedzą, że taka jest formuła i coś tam próbują wepchnąć. Na przykład u Nightcrawlera to fajnie działa, bo masz jego ten dziennik zapisków, jego przemyśleń, nie? To działa świetnie wtedy w tym komiksie. W Marauders masz dziennik jakiejś agentki rządowej, która ma śledzić X-Men. I zastanawiasz się, po co to kurwa jest cały czas. I czytasz to i ona mówi, no tutaj widzieliśmy, jak statek odpłynął, był na niej Kate Pryde, takie rzeczy jakieś tam, myślę, że mówię. A czytam. I potem masz nagle twist, się okazuje, że to jest agentka, której matka od lat chorowała na Alzheimera i teraz dostała ten lek. Matka wyzdrowiała, bo jest tym lekiem, który, wiesz, naprawia ci wszystkie rzeczy w mózgu. Ma znowu relację ze swoją matką i po cichu daje informacje do wysyła mutantom, jeżeli na przykład gdzieś ich ta fabryka ma być zaatakowana czy coś takiego. Jest motyw, że ci tacy, pamiętasz te dzieciaki Hellfire Club, ci tacy, co się pojawiali u Arona, no to oni próbują podmienić ten lek na kupują masę tego leku, a potem go chcą na truciznę, jakiś tam cyjanek dosypują, coś takiego. I oni dostają o tym informację przedwcześnie od tej kobiety, która zbierają te informacje, i po cichu go podmieniają na normalny lek. I zabierają ten zatruty i wpływają normalnie. I wygląda to, że Verendi, czyli ta antybucanska grupa, nagle dystrybuuje zupełnie działający lek, nie? I masz motyw, że Storm się z tą kobietą gdzieś w metrze spotykają i rozmawiają po prostu nagle, i ona mówi, że cieszy się z powodu twojej mamy i tak dalej, nie? Jest takie, o kurde. I to jest, to fajnie działa. Jest ten motyw, że na przykład wpadają dwa gangi, które, bo brakuje nagle tych leków. To z kolei się dzieje w X-Corp, nowa seria, gdzie Madrox jest i tam musieli wysadzić jedną z placówek i jest mniej leku teraz, i gangsterzy wpadają, jeden mówi, że to jest lek for my ma, a ten drugi, nie, coś tam ten, my nana potrzebuje tego leku, nie, i myślisz, kurde, jak oni naprawdę wstrząsnęli światem, kiedy uzależnili de facto społeczeństwo od tego, że wszyscy jak bardzo tego potrzebują, jak wprowadzili ich w ten tryb zależności od Krakoi. A, to jeszcze tylko wspomnę, że jest X-Corp, który dopiero zaczyna, znowu nie mam wiele do powiedzenia, ale tam Madrox ma dużą rolę, co uwielbiam. I jest tam jeden z motywów, który kocham, jak Madrox pracuje w laboratorium, bo Madrox jest teraz naukowcem, dla jasności, co to dla niego. I ma cały tryb, który jest tak, że pracuje w laboratorium,
w poniedziałek rozdziela te swoje dziupy do całego, do różnych działań, do różnych zadań. One pracują, 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 a w piątek je reabsorbuje. Przez to całą wiedzę zbiera, którą oni robili. Ale u Davida to było, że on ich na lata wysłał do różnych tych... A tutaj jest tak, że ma cały system tygodniowy, który działa konkretnie jako ten naukowiec i cały czas, wiesz, rozwijają oni nad tym lekiem, udoskonalają, więc Madrox jest teraz super geniuszem praktycznie. I jest motyw, w którym nagle dzwoni do niego jego żona i mówi, że jego dziecko zaraz będzie pierwsze kroki stawiało i żeby on tu przyszedł. Ale on jest zajęty, bo mają bardzo ważny projekt, który właśnie muszą odpalać. I wysyła, i Laila nie chce, ale on wysyła swojego dupa, żeby poszedł i potem by reabsorbował te wspomnienia. I jest motyw, kiedy trzeba, nagle coś się pierdoli w tej całej jego projekcie, trzeba dobiec do reaktora i pociągnąć za dźwignię, standardowy motyw. I akurat najbliżej jest dup, który wraca po tym, jak spędził dzień z jego dzieckiem, robi to i oczywiście ginie. I Madrox bezpowrotnie traci wspomnienia pierwszych kroków swojego dziecka. I to jest dla mnie, to jest tragiczne, ale uwielbiam, jak Madrox jest tak pisany właśnie. Jak masz tego typa, który jest wszędzie, ale ten może stracić ten jeden moment. No, kurczę, pamiętam, jak tu Davida było, to było zajebiste, nie? Że miałeś na przykład tego, który tam został pastorem, nie? Który lata żył. Tak. I musi całe życie stać. Albo jego dziecko, które się urodziło i które było jego klonem, nie? Który też wchłonął do siebie. Wchłonął później. No tutaj akurat on ma normalnie dziecko. Z Lailą Miller zresztą postacią znowu, którą David tam rozwinął. Także... Polecam sprawdzić, bo tego jeszcze nie ma dużo. Jest X-Corp. Jak chcesz Madroxa, to tam też jest. A nie, X-Corp na pewno zobaczę, bo to jest Madrox, więc wiadomo. Ja w ogóle lubię te poboczne serie, nie? Bo no, mówię, dla mnie było za dużo przy X of Swords tych rzeczy, które trzeba było garnąć. I Gala potem to samo. Tak, to było troszkę irytujące. Muszę do głównej serii też wrócić, tej, której jeszcze Hickman pisał, bo tam mam jakieś zaległości. No mówię, teraz Dugan zaczyna całkiem fajny skład, bo jest tam ten Synch, który teraz nagle wyrósł na dużą postać, bo miał swoją przygodę jedną. On ma zajebiste moce, ja się zawsze dziwiłem, że go nie wykorzystywali bardziej, nie? Bo jest z nim cały motyw, że oni infiltrowali ten Vault razem z Laurą i z Darwinem. I tam jest motyw, że on wraca i jest teraz ważny, jest Laura. I oni mają relację taką, że on spędził z nią, bo tam inaczej czas płynie. Więc on z nią tam spędził setki lat i byli w takim, już czymś więcej niż związek romantyczny. Oni byli partnerami na setki lat. Wybiegli stamtąd, Laura zginęła, ale on w ostatniej chwili zdążył jego mózg ściągnąć, że tak powiem, w ten sposób. On zginął i wskrzesili i jego, i Laurę. Ale Laura wyszła z backupa przed wejściem do Volta, a on po. I on teraz jest na tym etapie, że on pamięta całą ich relację, a ona nie. I to jest w X-Men. Nie jest na przykład Sunfire, który jest tam też tym takim gościem, który wiadomo swoje przeszedł. Jest motyw, gdzie nie może też przywyknąć tego, że mutantów coraz bardziej się lubi na świecie, gdzie nie ratują tam miasto i ich ludzie na grillka zapraszają po uratowaniu miasta. Jest motyw, w którym Ben Urich robi śledztwo, bo nikt nie wie, że mutanci się wskrzeszają. I on, bo oni to trzymają po cichu, nie? Tylko na Krakowie o tym wiadomo. I Ben Urich robi śledztwo co do tego, że ej, coś tutaj nie gra. Cyclops jest dalej liderem świetnym tej drużyny oczywiście cały czas. I on jest tym typem, który dba o PR. W ogóle mają domek na drzewie, to jest ich... Kupili kawałek Central Parku i zrobili tam domek na drzewie i to jest ich baza obecna. I najlepiej jest to, jak Rogue tam... Bo Rogue też jest w tej drużynie. I nagle nakrywa, a tu jej mąż robi tam te... z Stingiem robił to... Wiesz, Sting robił te poker nighty zawsze dla... To on tam z Stingiem w ich domku na drzewie, tam Blanka siedzi. I ona, Remy, what the fuck, nie? A on siedzi tam, grają sobie w pokerka, wiesz, w tym domku na drzewie. No, także ja mam nadzieję, że to potrwa, bo na dobrą sprawę teraz, jak oni mają wrócić do szkoły? No nie, to już nie ma szans, to jest za duże. Kurczę, właśnie też się zastanawiałem na tym, jak to zagadnąć pod dywan, co Marvel lubi robić, nie? Wiemy, jak te rzeczy po Morrisonie na przykład, nie? Które też były mocno rozwinięte i później to wrócili do status quo i jakoś tak ogarnęli, żeby troszkę o tym zapomnieć, żeby to było przeszłością, a tutaj się nie da, nie? Tutaj... No właśnie, ja nie widzę... Tylko też mnie ciekawi, jak to jebnie, nie? Bo jednak te rzeczy wiesz, że to wskrzeszanie w końcu znaczy... pierdolnie, coś się z tym stanie. Znaczy już ze wskrzeszaniem zaczyna być problem w Way of X, zaczyna wychodzić, że to ma swoje problemy pewne. No to zaraz, mieć, ma być, zaraz ma być Inferno, bo idea jest taka, że za całą tą intrygą stoi Moira MacTaggert, która się ukrywa cały czas z tym jej historią, ale ona mówi, że nie mają prawa wskrzesić żadnego Seera, kogoś, kto widzi przyszłość.
Dlatego, że w jednym życiu ją też nastraszyła bardzo Destiny, czyli żona Mystic. I Mystic chce odzyskać swoją żonę. I Xavier i Magneto są takimi skurwysynami wobec Mystic. Oni ją tak wykorzystują, wodzą ją za nos, mówią, że no tak, już zaraz ją wskrzesimy, już ta, no będzie, będzie, nie? I ją na misję wysyłają. Mystic tyra jak wół po prostu tam, żeby im pomóc. I teraz jest taka misja, że ona ma powstrzymać odpalenie Nimroda, żeby Nimrod się nie aktywował. I to jej się nie udaje. Nimrod jest aktywowany, co nie wróży dobrze na przyszłość, zobaczymy jak będzie. Ale ona wraca, ją wskrzeszają w sensie, i ona pyta: what about my wife? A Xavier: what about it? I tak siedzisz, bo wiesz, bo miał być, że jak wykona tą misję i jej się uda, to wskrzeszą ją. Chociaż wiadomo było, że nawet jak to zrobią, to jej nie wskrzeszą. Ale że nie zrobiła tej misji, to jeszcze oni tacy, wiesz. No, dlatego. I dlatego nadchodzi Inferno. Inferno to ma być motyw, gdzie Mystic próbuje rozjebać Krakoę. No i bardzo dobrze. Wiesz co, bo, znaczy nie, to nie zabrzmiało, nie? Ale kurczę, jak to czytam i... Bo czytałem trochę tego rzeczy właśnie z tymi mutantami, nie wszystkie. No mam duże zaległości, ale zawsze jak są pokazani właśnie, czy to Xavier, czy Magneto, to jest tak szemrane. I oni są najlepszymi przyjaciółmi, ale jednocześnie... Wiesz, ale to jest fajne, nie, to jest dobre pisanie tych postaci. Ja to uwielbiam, bo Xavier zawsze taki był, a teraz wreszcie nikt nie ubiera go, nie próbuje go wydzielać. On nie ma tych zahamowań, on widzi, że może więcej, on czuje tą władzę, wiesz, to jest to, że wiesz, władza absolutna korumpuje znaczy, absolutnie. Ja lubię to, że on się, ja to patrzę trochę inaczej, ja uważam, że oni Magneto po prostu spotkali się w połowie drogi. Tak, ale dlatego to jest niebezpieczne, szczególnie, że jak widzisz jak Magneto, jak na początku był ten zachwyt, nie? I był ten spokój Magneto, który się cieszy, w końcu ma swoje miejsce, że wszyscy są za nim, że nie ma tych mutantów, którzy na niego naskakują, nie? Tylko wszyscy się łączą w tym wielkim jednym tamtym, wiesz, no tej jedności, nie? Że to jest ta Krakowa wyspa, ale wiesz jak on idzie coraz dalej z tym, nie? On też czuje tą władzę, czuje, że wiesz, że trzeba to właśnie te wszystkie tradycje zrobić, no właśnie jak to zabijanie tych mutantów bez mocy. Przecież to jest tak... przerażające, nie? Że on ich tam bierze, te kawałki metalu, ich tam tnie, ucina im członki, nie? Żeby ich zabić i to wszystko jest na arenie i wszyscy klaszczą. To jest super reakcja jest tego Kurta właśnie, nie? No Nightcrawler jest właśnie świetną postacią, która w to wszystko... Co tu się odpierdala, nie? To nie powinno tak wyglądać. A wiesz, że tak. W pewnym momencie na to wszyscy pozwolili. Storm tak. I ten, i wszyscy weszli to i to naprawdę zaczyna przypominać taki kult, nie? Już taki mega rozwinięty. Właśnie dlatego skupiony na kilku osobach, które tym rządzą. Jak masz też te podziały, nie? Że masz te kręgi, nie? Że masz ten najwyższy... Radę wyższy, tak. No to wiesz, to jest kurczę scientologia już w tym momencie. I właśnie dlatego Way of X jest super, bo to jest Nightcrawler, który próbuje temu wszystkiemu nadać taką prawdziwą strukturę, a nie tylko jakieś tam przekonania. I zresztą w Way of X Xavier jest świetnie pisany, bo Xavier jest oczywiście kiedy za każdym razem, kiedy pojawia się David, to wiesz, że Xavier jest mógłby rywalizować z Batmanem i by to wygrał, kto jest najgorszym ojcem w historii. I myślę, że Xavier Batmana by, że tak powiem, zdublował w tym wyścigu. I jest motyw, jak oni tam rozmawiają, jest, że David robi coś naprawdę ważnego, współpracuje z Kurtem, a tam Xavier krzyczy: o, jesteś niebezpieczny, nie mogę tego coś tam, ty zawsze, wiesz, jakieś tam rzeczy mówi. Tam jest motyw, że coś wpływa na Xaviera i mu tam trochę miesza w głowie, ale mimo wszystko jest ten motyw, że on, na przykład, jest motyw, w którym David ginie, to w pierwszym odcinku jest, że David sam się, nie w drugim, David sam się prosi Nightcrawlera i resztę, żeby go zabili, bo tam jest w miejscu, w którym jest niestabilny i potem wskrzeszają go tam na wyspie, ale Xavier ma przywrócić jego backup i stwierdza, nie zrobię tego. Nie, on jest zbyt niebezpieczny. Ale to David, a David wiadomo, że wychodzi poza siebie i nagle słyszysz, jak umysł Davida mówi: cóż, jeżeli coś musisz zrobić, najlepiej zrób to sam. I on sam sobie wgrywa, nie wiesz jak to działa, ale jak myślisz o Legionie, to jeżeli ktoś miałby to zrobić, to kto on? Więc to jest motyw, kiedy jest taki motyw podczas tej gali, kiedy są dwie mutantki, które nie mogą być fizycznie ze sobą, ale chcą być ze sobą i proszą Davida, żeby zrobił im takie połączenie, jak Scott miał ze mną na przykład, gdzie mogą, wiesz, w głowie się spotkać. I on to zrobił, ale poszedł o tym krok za daleko i one nawzajem poznały swoje sekrety, strachy i w końcu nie mogły na siebie patrzeć, bo za dużo o sobie się dowiedziały naraz. I on potem mówi do Nightcrawlera, że on mówi, że ma coś w głowie zepsute, że on nie ma takiej moralności. On zdaje sobie, że to jest złe, ale nie ma tych zahamowań, nie potrafi tego znaleźć. I na przykład zobacz, co zrobiłem tym biednym dziewczynom. Ale nie mogę tak iść, 'cause that's the dead's way. He goes to the shortcuts. I tak myślę, no,
David jest w tym momencie lepszym synem, bo widzi, że to Xavier zawsze wymazywał komuś pamięć. O, masz traumę. O, nie masz traumy. Wiesz, to był Xavier, który to robił zawsze, nie? I David jest tym gościem, który mówi do Kurta, nie chcę być jak mój ojciec. I myślisz sobie, good for you, po prostu w tym momencie. No dobra, to X-Men tyle. Tak jak mówię, ja jestem pod wrażeniem tego dalej, jak to się kręci. Jasne, jestem Percy. Są gówniane serie, ale nie musisz czytać wszystkiego. Ale przekonałeś mnie, muszę wrócić do Mutantów, bo mówię, odbiłem się mocno od kilku serii, które były... Ale wziąłeś Wolverina i tego, to come on, to jest coś, czego nie da się czytać. Od dupy stoję zacząłem czytać. Nie, się właśnie bardzo mi się podobały te rzeczy właśnie poboczne, nie? Tak, które czytam, nie? Właśnie Helios, właśnie X-Factor, nie? Które są, zbierają te postacie. Ja w ogóle lubię te właśnie Ragtag Team, nie? Że zbierasz te postacie, które są z Nagara i robisz z nich drużynę, nie? W Helios to działa idealnie. Nie, to są takie postacie, których bym w życiu nie pomyślał. Ktoś do jakiegoś zespołu, wiesz, da Orphan Maker i Nanny. Ale X-Factor na przykład jest świetnie działającym zespołem. Masz A-Boya, doskonały do pracy detektywistycznej. Tak, masz Prodigy, który też ma tą wiedzę całą. Dakena, który ci te wszystkie rzeczy sprawdzi. Masz Rachel, która ma tą chrono z kim, że może ci w czasie zobaczyć, co się działo. Masz idealną drużynę do tego, żeby robić te dochodzenia wszystkie, nie? Więc no, polecam. No dobra, to jeszcze zahaczmy na chwilę o DC. Ale wiesz co, będziemy musieli przyspieszyć, bo ja będę musiał się zbierać do roboty. Wiesz co, to może podzielmy to. Tak, wiesz, powiedzmy tak, że zrobimy w drugiej części resztę, nie? Bo to spokojnie nam się nazbiera na drugi odcinek. To taki. Damy radę zrobić teraz DC jeszcze na szybko i kończyć, czy już nie? Bo jest Nightwing na miniaturze, na pasku, więc... Mogę skończyć. Wiesz co, zróbmy Nightwinga i powiemy, że przejdziemy do Robina w następnej części, dobra? I do tej reszty. I wtedy weźmiemy Avengers, weźmiemy Shang-Chi i nazbiera nam się spokojnie na półtorej godziny, nie? Ale Nightwinga zdążymy. Dobra. Dobra, to przejdźmy jeszcze na koniec do DC. Niestety dla was dobra wiadomość, będzie drugi odcinek, więc... Tak, bo już widzimy, ile mamy materiału do przodu, ile serii mamy. Tak, jeszcze chcemy o wielu seriach powiedzieć, tak. Więc oraz więcej będzie w kolejnym odcinku. Drugi taki sam odcinek dostaniecie z tej samej długości. Tak. Ale jeszcze, żeby urozmaicić, to przejdźmy tutaj do DC. Pogadamy o innych seriach DC później, znaczy w następnym odcinku, ale Nightwing. Znaczy tutaj, kurde, ja mam dzisiaj tak. Piszę coś Tom Taylor, czytam. W sensie, to jest już tak bardzo nazwisko, które wiesz, że... Świadczy o jakości. Tyle. Wiesz, że jak weźmiesz jego komiks, to będą konkretnie relacje rozpisane, będziesz dokładnie wiedział, kim jest bohater, o którym pisze, będziesz wiedział, jak wzbudzić w tobie emocje bazujące na historii tej postaci, jak tutaj Nightwing, który zaczyna się od tego, że otwiera list od Alfreda, przy którym nie da się nie rozpłakać, przy którym... Trzeba zaznaczyć, że Alfred zginął w serii z Batmanem, nie? I to fajnie wisi jako fatum zarówno nad Nightwingiem, jak i nad Robinem, o którym będziemy gadać, nad Damianem. Ale to następnym razem. I jest ten motyw, w którym on i okazuje się, że Alfred jest miliarderem, bo dostał... I myślisz sobie, ktoś myśli, co głupie. Nie, to ma sens. Dostał hajs od Wayne'ów, na pewno. To nie jest tak, że tylko zaopiekuj się synem, a potem wypierdala, jak będzie miał 18 lat. Dostał od nich hajs, inwestował to dobrze. No i to tak to działa. I on daje te wszystkie pieniądze Nightwingowi, zostawia w spadku. I masz całą serię o tym, kiedy Nightwing zostaje nowym miliarderem niezależnym od Bruce'a, ale on nie chce być Bruce'em, który będzie wydawał to na bat jaskinie, bat krzesła i bat komputery. Tak. Bo trzeba było zaznaczyć, że Nightwing praktycznie zawsze tak działał. I on brał, miał pieniądze, ale głównie na te działania swoje jako Nightwing, nie? Żeby wiadomo, sprzęt, takie rzeczy. Ale on też ale jeśli chodzi o życiowe sprawy, to on też patrzył na to z poziomu tego normalnego człowieka, nie? On wiadomo, że miał normalne prace, na przykład był policjantem, wiesz. Ale on też nigdy nie był takim gadżeciarzem jak Batman. No to też. Jakby nie patrzeć, Nightwing był zawsze zręczniejszy od Batmana, patrząc na to, skąd pochodzi. I on zawsze polegał przede wszystkim na swojej fizyczności, a nie na 50 tysiącach gadżetów jak Batman. Tak, on miał dwie screamy i starczy. To wszystko, nie? Więc jest ten motyw, w którym właśnie Nightwing jest... sam mówi, zawsze myślałem, że Bruce Wayne mógł robić, że Batman mógł robić więcej jako Bruce Wayne. Jak myśli sobie, mógł. To była w ogóle rozmowa z Barbarą, nie? Że on mówi, tak. A Barbara mówi, no nie mów tego Bruce'owi, tak, nie chcę tak tego dobrze usłyszeć. Przyjmuje konstruktywną krytykę. Jest tutaj kupa serca, jak na przykład się Tim Drake pojawia i jest ten motyw, że mu portfel gwiznęli i mu przynoszą i jest ten cały, kocham ten motyw Bat-chatu. Gdzie cała Batrodzina ma ten swój czat, gdzie gadają. Nawet Damian, który się ukrywa tam dalej, musi dopisać swoje dwa słowa na tym czacie. I więc tu jest i Tim Drake się pojawia i jest ten motyw. Ja mówię, ja nie jestem fanem ogólnie Batmana, ale uwielbiam Batrodzinę. Jakby
Moja zawsze najlepsza postać w Batrodzinie to jest Alfred. Obecnie martwy, wiemy, że kiedyś go tam wrócą, ale uważam zawsze, że Alfred był największym bohaterem tego wszystkiego, bo to jest typ, który nie tylko wziął tego Bruce'a, ale potem jeszcze tych wszystkich Robinów przeciągnął przez ten dom i zapełnił im, wiesz, miłość w tym domu, której on, Bruce on był prawdziwym ojcem, nie? To nigdy nie, Bruce nie był ojcem Robinów, tylko ten liść się ale ten liść się kończy tym, że zawsze byłem dumny, mogąc nazywać cię swoim synem. Alfred Dodika. I tak, on był jego ojcem. On był ojcem Damiana, on był ojcem Tima, on był ojcem Jasona. On był ojcem Bruce'a. Przede wszystkim, nie? Wszystkich tak, wychował. Po kolei wszystkich wychował. I o to chodzi. Dlatego dla mnie Alfred jest największym bohaterem z nich wszystkich. Bo w tym domu pojebów znaleźć tyle serca i tyle cierpliwości, tyle, wiesz, tego zaparcia. Tu szybka dygresja. Pamiętasz odcinek z Dniem Ojca, jak Alfred traci przytomność, bo jest cały czas na nogach i ta, jak się nazywa ta lekarka? Leslie Tompkins. Leslie Thompson mówi Tompkins, do Batmana, ty debilu. Słusznie. Ty myślisz, że co, że jak ty idziesz na misję, to Alfred idzie spać? On nie śpi, póki ty jesteś tam, to on też siedzi, wiesz, z bandażami, ze wszystkim, tutaj przy komputerze, on jest zawsze czujny. Bo jak ty nie śpisz, to on nie śpi. To jest człowiek, który musi, wiesz, te gówna nietoperzy sprzątać z komputerów, no. Ale wiesz, ale martwi się o swojego syna przede wszystkim cały czas, to który tak, jest gdzieś tam tak. Na mieście. I jest ten motyw, w którym Bruce bierze wolne, jeden dzień wolnego, żeby spędzić ze swoim ojcem, to było tak dobre po prostu. Myślę, tak, to, tam jest tak, że Alfred zasnął, nie? I on go przykrywa. I on go przykrywa i mu śniadanie robi do łóżka. No. I jest ten motyw, że znaczy pewnie kupił, bo to Bruce, on nie umiałby ugotować. On go odgrzał przy gotowca, nie? Ale, z żabki. Ale dobre, liczy się gest, nie? I jest ten motyw, że i tak, ale poza tym uwielbiam te relacje, właśnie wracanie do Nightwinga, między Nightwingiem, Barbarą, Timem, ten cały motyw tych braci, wszystkich braci Robinów, którzy non-stop gdzieś tam wybrzmiewa i cały czas wraca, że to jest gość, który nie jest sam, który ma swoich braci. Ja to zawsze uwielbiam i w tej serii to świetnie działa. Za każdym razem, kiedy wszyscy się tak dobrze znają, jestem o tym z pieskiem. Tak, przede wszystkim się, wiesz, świetnie uzupełniają, nie? Że to wiesz, że każdy jest inną postacią, każdy porusza się lepiej na innym terenie. Tak, nie? Każdy ma inne cechy, inne właściwości. Jakby ja wszystkich Robinów uwielbiam. I łącznie z Barbarą i jakby z tym całą Batrodziną, Alfredem. W ogóle jestem pod wrażeniem, że przez ostatnie lata się stało tak, że moim ulubionym Robinem jest Jason Todd, bo miał świetną serię w Rebirth i to jak prowadził ten swój zespół. No u mnie dalej to jest Damian, ale... Znaczy nie, jakbym miał na serio, to pewnie Dick cały czas, bo ja znaczy, jestem wielkim właśnie, fanem Nightwinga. Ja też jestem fanem Dicka wielkim. Znaczy, powiedziałbym Damian, ale Dicka nigdy nie widziałem już jako Robina. To był ten gość, który pierwszy się uwolnił od Bruce'a i stał się Nightwingiem, więc uwielbiam go jako Nightwinga, nie jako Robina, nie? Właśnie to jest tak, że nie możesz ich wartościować, nie? Bo każdy jest fajny, nie? Tak. Damian, no, wszyscy. Ale nawet wiesz, spoiler teraz jest fajny. Najbardziej lubię Damiana, no to też najbardziej lubię relacje Damiana i Dicka, bo to jest ta najbardziej braterska relacja ze wszystkich. Ja najbardziej lubię tą relację Damian Jason. No to są z kolei dwaj psycholek. Tak, dwaj psycholek, ale którzy jednak wiadomo, że oni się kochają. Oczywiście, no. To wszyscy mają. A tutaj z Timem Drake'iem jest taki problem, że on na jakiś czas był mocno zapomniany, nie? Mocno był tam zagrzebany. Tak. I teraz fajnie, że teraz wraca w takich różnych kontekstach. Niektóry, no, wrzucają go na tyle, że przypomnieć sobie, ej, Tim Drake też był fajny. I tutaj też ma ten motyw, jak przynosi portfel z łańcuszkiem Dickowi. I tu też go używają fajnie, więc masz tu całą serię, w której Dick chce i robi, zakłada de facto fundację imienia Alfreda Pennywortha. I jakby cała seria się na tym opiera, on tam znajduje swoją siostrę, w sensie wspólnego ojca mieli. W ogóle jest super motyw z tym, że pokazują więcej rodziców Graysona, którzy przez lata byli po prostu rodzicami, którzy zginęli. Zginęli na tych trapezach. A tutaj mają charakter, mają swoją historię. Widać, jak jego ojciec tutaj, wiesz, w ogóle jego ojciec tutaj na przestrzeni numeru dwóch jest bardziej rozwinięty niż przez 70 lat, 80 lat istnienia postaci. Wraca trochę relacja romantyczna Dicka i Barbary. A też, i też jest relacja pewna romantyczna jego ojca, która jest tak super zarysowana, sensowna. Jest czysta. I nic nie odbiera miłości. Jest czysta, tej, dokładnie. Tak, jego rodziców, nie? Jest cały czas miłość jego rodziców, ale było tam miejsce na jeszcze jeden wątek romantyczny, nie? Który jest super przedstawiony, nie? I to, co z niego wynika, też jest bardzo sensowne, nie? Jeśli i to, że ta Nightwing też ciągle dostaje w głowę i ma te problemy. Co ja uwielbiam w tej postaci, to, że w przeciwieństwie do Batmana, który jest zawsze tym samotnikiem i jak trzeba, to ktoś tam przyleci, ale generalnie, wie, Nightwing jest dużo bardziej, Nightwing jest trochę Spider-Manem tego uniwersum, pod tym względem, że on ma
go wszyscy uwielbiają. Mogą narzekać, mogą żartować sobie z niego, ale to jest ten gość, nic tego tak nie pokazuje, jak moment, w którym on dostaje w łeb, traci przytomność i Barbara aktywuje ten sygnał, że Nightwing stracił przytomność. Tak. I masz nagle, tytani lecą, Batman, po prostu wszyscy wpierdalają się do miasta, w jednej chwili Nightwinga trzeba ratować. I tak, to jest tak w ogóle, że ten Nightwing, nie, że Barbara, wszystko okej, okay, nie? A za Barbara tak ten guzik, puk, wyłącza tą wiesz, misję wraca. Ratowania. I wraca. I wszyscy tytani. Ale w ogóle Batman, zobacz, to jest typowy Tom Taylor, nie? On tak zajebiście potrafi każdą emocję pokazać. I masz tego Batmana, który już na tych linach On już leci napierdalać. Tak, pierwszy przodem, nie? Żeby uratować swojego syna, nie? I tutaj dobra, on sobie poradzi, nie? Już można wracać, nie? Ale wiesz, że on tam Batman był, żeby... On już był w bojowym trybie, nie? I to jest super, że masz te relacje. I tak samo masz potem, jak on zakłada tą fundację i dostaje te wiadomości. I masz tych wszystkich Robinów, którzy mu gratulują, no bo wszyscy kochali Alfreda. Mhm. Jakby jak on widzi, że on honoruje ich ojca de facto wszystkich, to i nawet Damian mówi, to nie konkurs, ale wygrałeś. to jest też idealnie w stylu Damiana. To Taylor, wiesz, w jednym tekście widzi, jak jest w stanie to... Tak, no i masz tą scenę z Bruce'em, nie? Który na końcu, tak, to by... I to jest ustanowione wcześniej, że Bruce nie dzwoni. Że Bruce nigdy nie dzwoni i w końcu na końcu jest ten motyw, kiedy Bruce dzwoni. Jest motyw, że Batman zadzwonił i to jest takie, wiesz, że okej, Batman nigdy nie dzwoni, nie składa, nie dziękuję, nie robi tego, ale jest ten jedna rzecz, Alfred. Jeżeli nie zadzwoniłby w sprawie Alfreda, no to już nie byłby człowiekiem w tym momencie. Tak, i w ogóle też Taylor to ustanawia, że to nie jest tak, że Bruce'owi nie zależy, że Bruce ma wyjebane, tylko Bruce wierzy we wszystkich tych Robinów, nie, że oni sobie poradzą na swoim. Nie? On wiedział, że jak Nightwing dostał tą kasę, to on wiedział, że on z nią zrobi dobre rzeczy, nie? Że to jest ten, ale, który... ale z drugiej strony mógłby zadzwonić, bo wiesz, oni mają bat-chat i jednak rozmawiają, Bruce się tam nie udziela. Bruce się nie udziela. Bruce najlepsza jest Bruce ma gadu-gadu, ma wiesz, to, że jest niedostępny, nie? Ale widzi wszystko. Orfan, która generalnie nigdy nic za bardzo nie mówi i na czacie tylko emotkami napierdala cały czas. Emotki, no bo ona nie mówi to i na czacie tylko emotki. I bo w ogóle masz tego Nightwinga, który jest tą postacią, która wie, że zawsze wyciągnie rękę do innych, on wie, że ktoś za nim stoi. Tak. To nie jest Bruce, który chce wszystko zrobić sam. Nie, on cały czas mówi, on chce być siatką asekurującą. Tak. Jak ktoś spada, to on chce być tym, który go łapie. I on to powiedział. Tak, tak, wiesz, on się pojawi, ale on też się nie boi właśnie wyciągnąć ręki do innych o pomoc, nie? I to jest w ogóle super, to też jest w serii z Robinem, do której jeszcze przejdziemy, że jak Dick dostaje wiadomość, że komuś trzeba pomóc, to on od razu dzwoni po wszystkich, nie? I wszyscy się pojawiają. I to jest najlepsze, że masz tego właśnie Jasona, który wyjebany na wszystko. Ale w serii Damiana to Jason dostał cynk i to on zadzwonił po wszystkich. Tak, właśnie chciałem do tego dojść, nie? Że masz tego Jasona, że to się przenosi na innych, nie? To nauki Nightwinga, nie nauki Batmana, bo on by ich niczego nie nauczył. Batman tego rzeczy nie nauczył. Ale nauki Nightwinga, że wszyscy to od niego załapują. I masz tego Jasona, który zawsze wyjebany, on sam działa, on jest tym mrocznym, ale miał tam już swoją serię Outlaws, gdzie zrobił swoją rodzinę z Bizarro i z Artemis. I tutaj masz ten moment, gdzie on też wyjebany, ale jak trzeba ale się pojawić, to on pierwszy. Tak. Ale tu chodzi on, o brata. Więc... On pierwszy, on stoi na tym, wiesz, i masz tą piękną scenę właśnie w serii Robina, że wszyscy stoją na tym sokole, Nightwing na przodzie, mówi, że jesteśmy, nie? No. Masz wszystkich i tego Jasona, który też tam przycupnięty, nie? Zawsze. Ale przyszedł, bo tu chodzi o brata, więc musiał przyjść. Także ja to absolutnie uwielbiam. Ostatnia rzecz jeszcze, bo musimy kończyć. Jest jeszcze scena z Supermanem fantastyczna w tej serii z Nightwingiem. Kiedy on rozmawia z Supermanem, no bo wiemy, że Nightwing pochodzi z mitologii kryptońskiej. To jest ten jakby... Tak zostało to zbudowane, że on to wziął po Supermanie, po bohaterach, których Superman mu opowiadał. I o tym często ludzie zapominają, ale lubię, jak to jest wracane i to parę razy było. Kiedy nie tylko Bruce i Clark są przyjaciółmi, ale Clark jest też bardzo dobrym przyjacielem Dicka. Oni często mieli te swoje rozmowy, często mieli te takie relacje. Są dwie rzeczy w tej rozmowie. Po pierwsze, kiedy Clark prosi Dicka, żeby zaopiekował się jego synem, bo może odejść na jakiś czas. W kolejnym odcinku pogadamy o serii też Taylora Son of Kal-El, która też jest super. Ale druga rzecz, jak on mówi, że przykro mi z powodu Alfreda, był dla mnie wzorem. I tak się Nightwing tak, co? Typ, co, wiesz, robił mi kanapki i pranie, był wzorem dla Supermana, a on mówi, no, kurde, wychował najlepszych superbohaterów, nie, jakby, no, wiesz, Superman sam jest ojcem, może się utożsamić i patrzy na typa, który wychował kogoś takiego jak Dick Grayson, no to jaki jest dla niego lepszy przykład, jak ma wychowywać swojego syna w tym momencie, więc oczywiście, że patrzy na Alfreda. Tam jest też taki fajny tekst wcześniej, że dlaczego Alfred nie był miliarderem, a dalej robił mi kanapki i robił moje pranie. I tam było z tego samego powodu, dla którego miliarder zakłada kostium nietoperza i lata po dachach, bo chciał.
I to jest takie podsumowanie Alfreda. To jest jakby wszystko, co musisz wiedzieć w tym momencie. Ta seria to jest tak masująca serce. Jak w ogóle on tak rozumie postać. To jest idealny, wiesz, scenarzysta, który powinien się zająć taką postacią. Ja teraz cały czas czekam. I jest cały czas ten hołd dla Alfreda, który jest dla mnie najlepszym bohaterem tego wszystkiego. Ale wiesz co, ja czekam teraz tylko, kiedy w końcu Taylor już ma milion serii, ale mam nadzieję, że kiedyś dostanie tego Green Arrowa, którego zajebiście czuł w Injustice. I to jest też taka postać troszkę Nightwingowa, którą on wie, żeby pociągnął emocjonalnie. O Green Arrowie pogadamy chwilę o nawiązaniu z Damianem i tamtym. A no tak, tam będziemy mieć w następnym odcinku, nie? Ale w ogóle podsumowując, Nightwing jest zajebistą serią, jest najbardziej taką właśnie, która cieszy, nie? Cieszy czytanie. Ja czekam na każdy numer. Nie czytałem DC od czasu, jak rzuciłem na dobrą sprawę. Jak skończyłem czytać Kinga, Batmana, to był ten mój moment. Koniec syndromu Szokowskiego. Dziękuję. Tynion, podziękuję. I wtedy, kto? Percy pisał chyba? Czy ktoś pisał? Batmana pisał? Nie, Nightwinga. Nightwinga przed Taylorem. Jezu, Nightwinga pisał chyba Hopeless, a później Percy jakoś. No więc na tym etapie miałem to gdzieś, bo wcześniej Silly pisał i to był fajny Nightwing. Tak, Tim Silly. To u nas wyszedł cały Silly, więc ja polecam bardzo. Więc jak tylko Silly skończyła się jego seria Nightwinga, rzuciłem w cholerę. Nie czytałem DC w ogóle. I teraz zabrałem się za tego Nightwinga i znowu czytam DC, nie? Czytam Robina, czytam Supermana, znowu Bendy skończył. Znaczy to jest Tyler Joshua Williams, który tutaj też... Który zresztą będzie pisał Batmana, więc może znowu będę czytał Batmana. Ale ej, znowu czytam DC, więc... No. Nie ma lepszej serii niż Nightwing tutaj. No, to jest idealny wstęp. W ogóle teraz też u nas będzie dużo Toma Taylora, więc ja polecam, bo jego Injustice wyszło. W ogóle Tom Taylor to jest gość, który napisał historię o zombie. Właśnie czytałem nigdy Deceased jeszcze. A, to Deceased musisz przeczytać. Deceased Unkillable to się chyba nazywa, gdzie masz o złoczyńcach, nie? Którzy są w tym świecie zombie, tam Deathstroke jest i wszyscy jak sobie radzą. I to jest o miłości, o rodzinie. I teraz wyszedł ten jego Suicide Squad u nas, który jest fantastyczny, o którym też pogadałem pewnie więcej, jak doczytasz. Skończę go, jestem już w połowie mniej więcej. To może na samym odcinku się nawet uda zahaczyć o to, bo to jest super seria. I wiesz, to jest gość, który bierze każdą rzecz i robi z niej złoto, nie? I jeszcze robi takie złoto, że ja zawsze płaczesz, jak czytasz komiksy ze wzruszenia. Tak, Spider-Man, tak, pamiętasz, jak pomagał dzieciakowi? O matko. Wiesz, jak ja się teraz jaram na to, że będę mógł sobie, jakbym zaczął wydawać od początku Injustice, będę mógł sobie powtórzyć. O matko, tam też było tyle motywów zajebistych. O, super. Jeszcze chcę sobie przypomnieć, kto będzie pisał serię, bo jeszcze niedługo ma być seria o Robinach, taka z tego Round Robin. Tak. A ona w ogóle była z tego konkursu, nie? Który tak, był tak. Na serię. Czekaj, bo to wygrało i... Bo to jest Robins kontra Suicide Squad będzie, nie? Robins się nazywa seria. O, Tim Silly pisze. O, no to super. I to jest ta seria, w której będzie Damian, Tim, Dick, Jason i Stephanie Brown, która teraz jest już akceptowana jako pełnoprawny Robin, bo wiadomo. Więc Ale w ogóle z tej było wiadomo, że wygra ten konkurs seria o Robinach, nie? Bo to... najlepsza rzecz to są Robini i właśnie walić Batmana, Robini są dużo fajniejsi i seria, w której będziesz miał serię czterech braci i siostra, rozwiązują problem i pisze Tim Silly, który pisał genialnego Nightwinga, to kolejne, którą się jaram. W ogóle z rzeczy, które też muszę sobie jeszcze przeczytać i może uda się do następnego odcinka, bo Tim Silly pisał teraz tą miniserię z King Sharkiem. Jest dobra. Jestem bardzo, bardzo ciekaw tego. No i ten Robin będzie miał 6 zeszytów, więc na pewno zupełnie przeczytam. No dobra, więc na razie tyle. W następnym odcinku będziecie mieli Shang-Chi'ego, Avengers, Thora. Pogadamy o Supermanie, o Damianie, nie wiem, co jeszcze damy radę tam wcisnąć, więc będzie. Musisz doczytać Avengers, bo tylko nie czytałeś Avengers, ale skończyłem, jak skończyli z Moon Knightem, pod już tego Phoenix turnieju nie mogłem. Phoenix był takie, można ominąć, ale musisz przeczytać to, co jest po Phoenixie, bo masz Szeryfa Blade'a i nie powiem ci w jakim kontekście, ale to jest najzajebistsza rzecz. Przeczytałeś to? Chodzi ci o Squadron Supreme i ten cały motyw? Nie. Chodzi mi o to, że idą dalej z Draculą w Rosji. Okej, to tego nie czytałem, ale jeszcze wiem, co było po drodze. Jeszcze było to, że Ziemia się zmieniła i Coulson miał kostkę i... To wali. Ja ci powiem od którego momentu, bo tutaj jeszcze na sam koniec... Bo teraz jest ten motyw z tą Red Russian Hulk, nie? Tak, i to jest bardzo fajne. Wiesz co, wiem, że tylko tak, że na koniec jeszcze nawiązuję do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli Kings in Black, bo tu jest pochodna Kings in Black, nie? Że King in Black, bo tam on Blade wampiry zbierał. Tak, Blade zebrał razem z wampirami, walczył z symbiontami.
Później, jak to się skończyło, Blade wyrżnął te wampiry. Nie, to jest mój ulubiony moment, jak jest kopuła ciemności i oni mówią, że Blade, teraz się wykończymy. Nie, coś tam, 'cause I know what time it is. I nagle tak, schodzi ta kopuła ciemności, światło słoneczne, wszystkie tak, wypala. Tak, i wiesz, i Blade ich zrobił w konia, a teraz mamy punkt wyjściowy historii, która się niedługo będzie rozgrywać po tej historii w Rosji, że Dracula zrobił przekaz na cały świat i w ogóle w telewizji występuje, nie? Jako ten, który, kurwa... Ja, my tu wam pomogliśmy, moje wampiry, my mamy chorobę, nie? My jesteśmy chorzy, musimy sobie poradzić, chcemy tylko swoje miejsce na świecie, tak jak mutanci, nie? A ten Blade, skurwysyn, nas dojechał, nie? Ale Blade się wycwanił i też jest pewna pochodna, coś się dzieje, musisz to przeczytać, co Blade wykombinował i w jakiej sytuacji teraz jest Blade i Dracula. To jest cudo Arona. To zobaczę, bo po drodze były te męczenie były z tymi Squadron Supreme i tak dalej. Było. W ogóle ta historia z Feniksem też... Zaglądałem co któryś tam zeszyt, czytałem, patrzyłem na jakieś streszczenie i poszedłem dalej. Ale nie, ale musi zobaczyć... Feniksem właśnie... w ogóle nie czytałem, wiem tylko, że Echo została Feniksem. Ale nie mam pojęcia, co tam się działo, kompletnie. To wiesz, omiń to zupełnie, bo tam nic z tego nie wynika, tylko to wynika, że Echo została Feniksem, nie? Ale przejdź od razu do numeru po tym i jedź to, co się dzieje w Rosji. Super zeszyt. Czyli czytać te Hulk teraz tą... Tak, od razu zeszyt po finale Feniksa, to są chyba 3 czy 4 zeszyty, nie? Po finale z Coulsonem, Coulson był po Feniksie. Coulson był po Feniksie. Ale tak. Czekaj, ale to, co z Coulsonem, to się działo w serii Squadronu. Ale to było de facto Avengers. No tak, ale to nie było w serii. Okay, seria się zaczyna, wiesz, czyli, po... Tak, czyli zacząć numer po Feniksie. Od Hulka. No dobra, to tak. Może będzie do następnego odcinka. No dobra, to także tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Comics Occasionally. Ze mną Radek Pistula, ze mną się Oskar Gowski. Pamiętajcie, że mamy swój merch i tam jest koszulka Comics Weekly, jakby ktoś chciał. Może będzie inny wzorek. Kurczę, teraz tyle tego nadrobiliśmy, że będzie Comics Weekly w dużej dawce. No trzeba kiedyś nadrobić wszystkie komiksy. No... Także dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.